To jest problem wcale niełatwy, jak temu zaradzić, bo przecież nie można popaść w fobię antyislamską, bo to byłoby głupie i niemądre. Przecież wśród tych ludzi są różni ludzie, są i dobrzy ludzie. Ja ich znam, prawda, rozmaitych. Spotkaliśmy się z rolnikami tam po wsi. Bardzo ciekawe i miło się ludzko. Ale nie można też być naiwnym i dopuszczać do tworzenia struktur obcych u siebie. To jest to polskie rozwiązanie, które przodkowie nasi zastosowali tutaj u nas. W związku z Tatarami, ale i innymi, powiedzmy, ludźmi, bo byli Turcy i inne narodowości, którzy tutaj za Sobieskiego czy za innych przyszli. Owszem, jasno było powiedziane przez królów polskich, że oni mogą zachowywać swoją wiarę, obyczaje, ale prawo i porządek ma być tego prawa. I ja nie wiem dlaczego. Unia Europejska nie korzysta z tego doświadczenia. Pojawiły się obce struktury, znam dobrze to, co się stało we Francji. Tak się złożyło, prawda, że większość nas z rodziny ze strony ojca z powodu wielu fal emigracji mieszka we Francji. Ja ten kraj znam i bardzo lubię, prawda? Ja nie wiem dlaczego pozwolono na osobne struktury policyjne w miastach. To jest policja islamska, nie francuska w niektórych dzielnicach miast. Nawet stolica prymasu Francji, Lyon, ma takie dzielnice, gdzie Francuzi nie zaglądają. I policja francuska nie zagląda. Pozwolono na sformalizowany obieg kultury islamskiej. Pozwolono na sformalizowany obieg pieniądza islamskiego. Politycy muszą powiedzieć, dlaczego się to dzieje. Czy to jest naiwność? Czy to jest skutek tego, co niedawno żeśmy chowali bardzo ciekawego człowieka, mojego studenta z Uniwersytetu Warszawskiego, z Andrzeja Wojciechowskiego. Wcześniej był Mark. I on był właśnie bardzo ciekawie ustawiony, bo on był środowiskowo bliższy Platformie Obywatelskiej. I z tym środowiskiem przyjmował bardzo życzliwe kontakty. Ale on mówił, prawda, o tym, że niepokoi go, że instytucje europejskie są wykorzystywane do szerzenia idei multikulti. Żadne państwo nie może ustawiać na równi sprawę interesów własnego narodu i narodów, które, prawda, przyjdą. Musi być wiadomo, jak i kto nadaje ład i czyje prawo jest prawem wiodącym. Bo bez tego tworzy się chaos.
I takim chaosie uczestniczymy. W takim chaosie uczestniczymy. I to, co wydaje mi się, że bo inna jest rzecz braku odpowiednich studiów, nie tylko u nas, analiz tego, co dzieje się w świecie islamskim, na jakim tle, z jakich inspiracji powstała idea nowego kalifatu. Nowa zupełnie, podobna do komunistycznej idei, gdzie w Moskwie miała być, prawda, centralna, ale komunizm miał być na całym świecie, sterowany z Moskwy. Tak i tutaj chcą wydrzeć kawał Syrii, kawałek Iraku, by tam dać bazę terytorialną dla nowego kalifatu. Gdzie władza tego kalifatu jest nieograniczona żadnymi granicami państwowymi. I to jest, nie ma jak do tej chwili wystarczających prac na ten temat. Bez tego nie bardzo wiadomo, w jakim kierunku przeciwdziałać. I to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne. Bo nie wiem, dlaczego pada na łatwy grunt młodzieży islamskiej. Ta idea pada na życzliwy grunt wśród młodzieży islamskiej. Ja to widziałem. Widziałem w Paryżu. I to jest groźne, i to jest zagrożenie. Również i natura tego starcia. My do takiego starcia nie jesteśmy psychicznie i logistycznie przygotowani. Bo to nie jest, jeżeli ktoś myśli, że jest to sprawa tylko walki i zbrojnej, prawda, sprawności wojskowej w starciu, ten jest w wielkim błędzie. Jest to przygotowywane starcie par excellence cywilizacyjne. I do tego my w Europie nie bardzo jesteśmy przygotowani. To musi być podjęta, jeżeli mają być podjęte jakieś działania, które temu zagrożeniu postawią, to musi być również zanalizowany charakter tego starcia, które nas czeka. I to proszę być przekonanym na 100%, że tego starcia nie unikniemy, bo taka jest wola ośrodków dwóch, prawda, kairskiego, islamskiego ośrodka i irańskiego. W tym kierunku to niejasne jest postawa Turcji obecnie i wręcz, bo wydaje mi się, że niebezpieczne. Dlatego, że weszli na teren zbrojnie, na teren, prawda, Syrii i mam dokładne informacje, bo oczywiście, jakbyśmy tam byli w Syrii, to nawiązaliśmy relacje, prawda? I mam dokładnie informacje. Walczą z tymi się nie z państwem islamskim, ale z
tymi partyzantami, które walczą przeciwko państwu islamskiemu. Nowemu kalifatowi niezwykle przewrotna gra polityczna i militarna Turcji staje się coraz wyraźniejsza. I co więcej, są życzliwe słowa z powodu niby tych Kurdów. Są życzliwe słowa Drogana o nowym kalifacie. Pytam, bo ochrzciłem, tak się złożyło, że ochrzciłem potomka świętej Katarzyny Bośniackiej. Cudowna postać, ja uważam, to powiem, oddaję cześć pani profesor. Ja uważam, cztery kobiety średniowiecza naprawdę za przecudowne. To jest właśnie święta Brygida szwedzka, święta Katarzyna Bośniacka, święta Joanna d'Arc i nasza święta Jadwiga. Na święto. Właśnie tych czterech kobiet, które są moimi miłościami życia. To jest święta Katarzyna Bośniacka, a ten Jutta Tapa, którego uczciłem jego i jego syn, jednym aktem publicznym. Prawda? I rozmawiałem z nim. No rozmawiam w sposób naturalny, jak człowiek z człowiekiem. Pytam. On tłumaczy, że jest to taka gra polityczno-militarna, by mieć wpływ, żeby Turcja miała wpływ na to państwo tworzone, nowy kalifat, żeby miał wpływ na ten nowy kalifat. Po to to jest robione. Ale ja jakoś przy całym szacunku dla niego, prawda, jakoś nie mogę tego przyjąć, bo to taka postawa rozzuchwała. Taka formacja polityczna, jak nowy kalifat, nie powinna mieć żadnego sojusznika politycznego na tej ziemi. Bo to jest coś chorego od podstaw, chorego z samej istoty. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Jeśli mogę, to w tej chwili oddam głos pani profesor. Pani Decyzio, bardzo proszę. Proszę państwa, ja mniej o polityce zewnętrznej. Chciałam zwrócić uwagę na pewne bardzo istotne zapisy wywodzące się z etyki, a obecne w prawie europejskim i polskim. I konflikt z tym, co jest obecne w mentalności, w wychowaniu Mahometa. Otóż sytuacja, którą my teraz obserwujemy, jest w moim przekonaniu wynikiem złego pojmowania po pierwsze etyki troski, a po drugie nieumiejętności pogodzenia etyki troski z etyką wspólnoty, która zakłada obowiązki wobec tej wspólnoty. W moim przekonaniu politycy zachodni, głównie politycy niemieccy, skupiają się na etyce troski, zapominając, że ona obowiązuje po pierwsze w obrębie wspólnoty. I ta wspólnota ma prawo domagać się, żeby politycy troszczyli się również o tę swoją najbliższą wspólnotę. Co to oznacza? Oznacza to, że wspólnota wypracowała sobie pewne prawa, a chciałam zwrócić uwagę, że prawo buduje się na moralności, a więc są pewne zasady obowiązujące, wyznawane i w miarę możliwości realizowane w Europie, wywodzące się z etyki chrześcijańskiej.
bardzo wiele tych zasad jest akceptowanych również przez ludzi niewierzących. Chcę to podkreślić, bo tak jak tutaj siedzimy, my nie mamy zamiaru krytykować islamu jako takiego, ani występować przeciwko wyznawcom innej religii. Chcemy natomiast rozmawiać o tym, o czym się często nie chce mówić wprost, to znaczy o tym, czego my się właściwie boimy, na czym polega ten konflikt cywilizacji. To przecież jest wydumane zagrożenie i ci, którzy o nim mówią, to mają fobię. Tymczasem no, fundamentalną sprawą jest to, jaką etykę Europa przyjęła. Przyjęła kiedyś, dzisiaj wydaje się, że chwilami jest to etyka za trudna. No bo łatwo się od niej odstępuje i usprawiedliwia takie odstępstwa. Proszę Państwa, na szacunku dla życia powstały takie prawa, jak prawo godności, tak, podmiotowego traktowania człowieka. Z niego wyprowadzono prawo godności, wolności, równości. Tych praw w takim stopniu, bardzo ważnych praw, bo one są w najważniejszych dokumentach międzynarodowych, europejskich, na nich opiera się, od tego się zaczyna polska konstytucja, po preambule są te prawa. Tych praw islam nie szanuje, nie rozumie ich w ten sam sposób. Równi są niektórzy, niektórzy równi nie są. Wolność nie obejmuje dziewcząt, które są wydawane za mąż i tak dalej. Prawda? Wartość życia, my to życie chronimy. Dzisiaj jest mnóstwo różnego typu ruchów, które chronią życie, także poczęte. Ktoś może się tym przejmować albo nie przejmować, ale jest to wyraz szacunku dla życia, jakkolwiek byśmy rozumieli działalność tych ruchów, prawda? Szacunku dla życia takiego jak u nas w islamie nie ma. Niewierny jest kimś niższym i zabić go można. U nas czegoś takiego nie ma. To, że ktoś wyznaje inną religię niż moja, taką, której nie rozumiem, której mogę nie akceptować, bo jeśli nie rozumiem, to mam kłopoty z akceptacją. Nam to nie daje prawa do robienia temu człowiekowi krzywdy, ba. My nie przyznajemy sobie nawet prawa do tego, żeby takiego człowieka gorzej traktować. Jeśli jest u nas, traktujemy go tak samo. Na wzajemność nie ma co liczyć. Czy można mówić o szacunku dla godności, jeżeli Europejki są atakowane przez muzułmanów podchmielonych czy podochoconych podczas obchodów świąt europejskich? Karnawał w Niemczech, w Kolonii, to jest święto obchodzone od kilkuset lat. Jeśli ktoś tego święta nie widział, to chcę powiedzieć, że tam nieznani ludzie bawią się bezpiecznie, razem, są dla siebie bardzo serdeczni. Jeśli ktoś znajdzie się w takiej grupie i jest obcy, po 5 minutach jest, ludzie się nim opiekują i sprawiają, że się ma dobrze bawić. To święto przychodzą oglądać różne mniejszości. Widziałam Chińczyków, Wietnamczyków, rozmaitych ludzi. Oni też byli tam serdecznie traktowani. Czy można mówić o równości i godności, jeżeli jedną z piękniejszych katedr europejskich muzułmanie podczas tego samego święta, co widziałam, obsikują, obrzucają kamieniami? Myślę, że nie tylko muzułmanie. Niemniej nie są to nasze zwyczaje i nie liczyłabym na to, że te zwyczaje się zmienią. Z dzielnic, w których
dwóch niemieckich miast, w których bezpiecznie robiłam zakupy, w których chodziłam do kina i na spacery z psem, wyprowadzają się teraz Niemcy. Otóż w Bonn, gdzie została stworzona cała dzielnica dla przybyszów, głównie z Europy Wschodniej, dla emigrantów, zbudowano domy na porządnym poziomie. No, mniej więcej tej jakości, co polskie bloki, te troszkę nowsze. Tam współżyli ludzie z bardzo wielu państw. Z Iranu, z Iraku, z Afganistanu, z Rosji, z Polski, Rumunii i tak dalej. W 2005 roku było tam bezpiecznie. Część tych ludzi, powiedzmy, była głośniejsza. Część mniej chętnie sprzątała, ale tam istniało to współżycie. To sobie o sobie myśleli, to jest inna sprawa. Było spokojnie, było bezpiecznie. Moje dzieci mogły tam, moja córka mogła tam bezpiecznie przejść i zrobić zakupy w sklepie. 3 lata temu był tam mój syn, rosły człowiek, powiedział, że on się tam boi, że Niemcy chadzają z ostrymi psami, bo się boją. Mówią o tym, że należy się stąd wyprowadzić. Rosjanie już się wyprowadzili, Polacy również. Więc żeby nie było to takie abstrakcyjne. Nie chodzi tylko o zapisane prawa, chodzi o prawa, które my zobowiązujemy się w taki czy inny sposób szanować i chcielibyśmy wymagać tego od innych. Kiedy ja myślę o moralności, to myślę nie tylko o zapisach. Myślę o tym, że jeżeli na coś się zgodziliśmy, to mamy prawo tego wymagać, tak? Jeżeli się umawiamy, że jakieś prawo jest szanowane, to ja mam prawo liczyć, że będzie szanowane, a jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to mam prawo domagać się tego. Wypowiedź pani kanclerz, że teraz dziewczyny będą musiały się inaczej zachowywać i inaczej ubierać, odczytuję jako ograniczenie praw, bo one się nie ubierają w sposób wyuzdany. Ja nie widziałam specjalnie Niemek, które byłyby, przepraszam, porozbierane na ulicach podczas karnawału, czyli w lutym albo zwykle w lutym, tak? No, co one miały z siebie pozdejmować o tej porze roku? Więc my się ograniczmy, bo przyszli obcy, a nasza wspólnota, gdzie jest ta druga odmiana etyki, etyki wspólnotowej i wypełniania obowiązków wobec tej wspólnoty, która budowała kulturę, obyczaje. Tej wspólnoty, która zbudowała katedrę w Kolonii i szkoły. Przykłady jednostkowe oczywiście nie powinny być uogólniane, ale chcę państwu powiedzieć o takim incydencie. Moja córka chodziła do szkoły prowadzonej przez dwóch biskupów, katolickiego i protestanckiego. Szkoła była dla dziewcząt. Te szkoły zwykle mają dobry poziom. Otóż u dyrektorki szkoły zjawił się muzułmanin z prośbą, żeby przyjęła jego córkę. Więc jemu chodziło o to, żeby dziecko nie chodziło do szkoły koedukacyjnej. Dziewczyna miała około 14 lat, nie takie małe dziecko. Dyrektorka wyjaśniła, co to jest za szkoła, jakie reguły obowiązują. Tam nie ma innej religii poza religią chrześcijańską. Można chodzić na etykę, jest obowiązek bycia na mszy raz w tygodniu. Wszystko to zostało wyjaśnione. Pan powiedział, dobrze, nie będzie chodzić na religię, będzie chodzić na etykę i wszystko będzie robiła tak, jak w tej szkole przewidział. Podpisał. Kilka miesięcy później czekam w sekretariacie i słyszę straszliwy krzyk. Wpadamy z sekretarką do gabinetu dyrektorki. Pan ma nóż, taki nóż, sztylet, taki jak ci się kiedyś dawało żołnierzom. I próbuje dopaść tę panią. Otóż dowiedział się, że na WF-ie dziewczyny ćwiczą w krótkich spodniach.
Wszystko było wyjaśnione. Dyrektorka znała muzułmanów, bo w nadrenii tych muzułmanów jest sporo. Więc przepraszam, nawet wtedy, kiedy się zobowiązujemy do czegoś, nie musimy tego dotrzymywać. Tak? To jest pewne nowo w naszej kulturze. Więc pytanie, czy my poradzimy sobie z takim traktowaniem naszych praw, z takim traktowaniem naszej wspólnoty. O etyce się zwykle mówi się o kilku rodzajach etyki, tak właśnie opartej na prawach, na obowiązkach. Wyróżnia się również taką etykę świętości wynikającą z religii. Proszę zauważyć, ta jest odrzucana, ponieważ to jest no, diametralnie inne wyznanie. Etyka obowiązku jest lekceważona, etykę praw się niszczy. Prawo, zasady współżycia wywodzą się z etyki. Jeżeli damy sobie to zniszczyć, to jeszcze będziemy w tej samej cywilizacji. Zdaje się, że będziemy mieli gorącą wodę, tak jak ktoś z Państwa będzie chciał kawę czy herbatę, to jeszcze będzie można skorzystać. A teraz bardzo proszę Państwa, że Pan w tym cyklu przed pytaniami, przed dyskusją ostatni zabierze głos. Proszę Państwa, no przykro mi bardzo, ale musimy gorąco i serdecznie podziękować. Trzymajcie kciuki za mnie, żebym o tym Smoleńsku coś powiedział dzisiaj sensownie. Przypisać. Pierwsza to jako politologa, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, a druga to jako tu mieszkańca, parafianina. Bardzo wstępnie się, nawet rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem, bardzo się tym lubię, bardzo się tym szczycę, że tu mieszkam i jakiekolwiek propozycje, jakie mi się w życiu pojawiło, żeby się przeprowadzić, no były przeze mnie dość stanowczo odrzucane, więc jakby cieszę się, że po raz pierwszy jestem w tej sali, że mogę tu się wypowiedzieć. Jest to dla mnie bardzo, bardzo cenne i bardzo, bardzo ważne. Chciałbym w swojej wypowiedzi może nie, że zaprzeczyć, ale w jakiś sposób spojrzeć z innej strony na zagadnienie islam a chrześcijaństwo w Europie, bo takim, jeśli zrozumiałem, taka jest tematyka naszych rozważań. Może jeszcze takie tu uzupełnienie, podobnie jak ksiądz Prat, który musiał wyjść, też w swoim życiu mam doświadczenie z tym, jak funkcjonuje Francja i na tym kraju się skoncentruję, ale też jest uzasadnione tym, że zamach ostatnio tam miały miejsce, to tam wydaje się sytuacja szczególnie napierdala, dużo mniej chyba w Hiszpanii, dużo mniej we Włoszech, czy nawet w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kwestie islam. Otóż zacząłbym od takiego sformułowania, takich dwóch skrótów myślowych. Pierwsze to rób ta co chce ta, a drugie chcieliś ta, to ma ta. I można powiedzieć, że w ten oto sposób można by streścić to, co się stało. Ja stoję na stanowisku, że pewnego rodzaju przypisywanie win za wszystko, co się stało muzułmanom i islamowi jest co najmniej nadużyciem. Uważam, że bardzo znaczącą część odpowiedzialności za istniałą sytuację, a może nawet i główną część odpowiedzialności, ponoszą państwa, społeczeństwa i elity Europy Zachodniej. I w jaki sposób muzułmanie, którzy tam mieszkają, wykorzystują, zaraz to wytłumaczę, o co mi chodzi, ale że wykorzystują pustkę, jaką przed nimi otworzono, jakby na własne życzenie wiele z tych społeczeństw ma to, co chcieli, stąd właśnie to chcieliś, ta tomata.
co rozumiem przez rób co chcę? Myślę, że to rozumiemy wszyscy. Otóż to, co stało się w Europie Zachodniej, to to, że oprócz z jednej strony bardzo dużej jednak migracji z państw muzułmańskich, w Polsce nie mamy takiego zjawiska. Ksiądz wspominał o Tatarach, nawet ci, którzy ostali się przy islamie, to są ludzie od 400 lat będący w Polsce. To są Polacy i to są ludzie bardzo nieliczni. Tymczasem w Europie Zachodniej po pierwsze mówimy o społeczności rzędu kilku milionów. 7, może 10 milionów w każdym z państw. Mówię oczywiście o Francji i o Niemczech. Więc tego typu rząd wielkości w Polsce nie występuje i nawet gdyby nie wiadomo jak nagle tu się pojawiła znacząca ludność, to i tak nie będzie to miało takiego rządu wielkości. A jeszcze co ciekawsze, problemy, jak się wydaje, nie są z ludźmi z pierwszego pokolenia imigrantów w Europie Zachodniej, a najczęściej z drugiego, trzeciego, czyli dopiero za jakiś czas ta bomba zaczęła dykać. Więc nie jest to nie ten problem u nas teraz występuje. Ale jakiego rodzaju przyczyny też mogą mieć miejsce w Polsce? Otóż ta imigracja w Europie Zachodniej, jak gdyby chronologicznie towarzyszyło jej inne zjawisko, które w pełni okazało się w pełnej krasie swojej nikczemnej, tak to trzeba powiedzieć, z końcem lat 60. Z roku, a nie można tu wskazać, rok 68, mianowicie czas, kiedy dochodziło do protestów studenckich w Niemczech Zachodnich, we Francji, trochę w Wielkiej Brytanii. Mianowicie do głosu doszło i jak gdyby taką przewagę w debacie publicznej uzyskał taki pogląd, że najważniejszą rzeczą jest indywidualna wola człowieka. To jest to, co nazywamy rób na co chcę. To, co chcę ja, jest najważniejsze. To coś ubrano w taki też trochę podchwytliwy sposób w kategorię praw człowieka. Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy za szanowaniem praw człowieka, za godnością osoby ludzkiej. To jasne. Nikt z nas nie lubi, kiedy jest arbitralnie traktowany przez państwo, kiedy siedzi w więzieniu bez wyroku. Nikt tego nie lubi. Każdy z nas ceni sobie wolność wypowiedzi. To jasne. Z tym, że nabrało to takiego wymiaru w tej chwili w Europie Zachodniej, że dla indywidualnej woli człowieka ma już nie być żadnych granic. Żadnych. I oczywiście tutaj na pierwszej linii obiektem ataku jest Kościół, obojętnie czy będzie to Kościół katolicki, czy będzie to Kościół protestancki, bo te dwa są w Europie Zachodniej. Prawosławia w Europie Zachodniej nie ma, chyba że są to imigranci. Otóż elementem tym pierwszym, jaki był systematycznie realizowany w latach 60. był demontaż. Demontaż rodziny, demontaż macierzyństwa, ojcostwa. To są wszystko rzeczy, jak ktoś tego sobie może mieć, ale nie może to już być instytucją. Nie może być instytucją wojsko, nie może być instytucją kościół, tradycja, to wszystko jest niedobre, niemodne, nieładne, brzydkie, zaściankowe, tego ma nie być. A już ostatnim elementem, to co widzimy na własne oczy, możemy zaobserwować, kolejną instytucją, która się demontuje, to jest płeć. Płeć. Płeć nie jest czymś, co masz z faktu urodzenia, czy urodziłeś. Nie. Płeć, i to jest właśnie ideologia gender, jest rezultatem jakiejś, powiedziałbym, wytworu kultury. To jest wytwór kultury, co za tym idzie, jest to wytwór, że tak się brzydko wyrażę, zmienialny. To znaczy, że jeżeli jest to wytwór kultury, czyli nie jest to wytwór biologiczny, to w związku z tym ty możesz mieć nad tym kontrolę. Nie tylko kontrolę nad urodzeniami i śmiercią, nie tylko aborcja, nie tylko eutanazja, ale też ty w związku z tym możesz kontrolować swoją płeć. Czyli możesz być rano chłopiec, po południu dziewczynka, wieczorem wrócić z powrotem. Patrz, Conchita Wurst. Conchita Wurst jest właśnie tutaj tego elementem. W niektórych, to ciekawą rzeczą, kiedyś patrzyłem, chciałem sobie kupić gdzieś bilet w linii lotniczej Air France. I co mnie zaskoczyło, to kiedy trzeba było wypełnić już całą, na końcu trzeba było podać imię, nazwisko i dane do biletu. I tam jest taka rubryka płeć. Klikam i co mi się wyświetla? Pan, pani, jest cyfra 3. Cyfra 3, czyli jeżeli ktoś nie chce podać swojej płci albo uważa, że ani kategoria pan, pani, czy tam fanna nie pasuje mu, to wybiera 3, czyli że on jest płeć ani taka, ani inna. W związku z tym, to jest jak gdyby kierunek, do którego zmierza elita, że tak powiem, elita taka, powiedziałbym, dobrze myśląca, tak myśli sama. I co to powoduje? To powoduje, że zniknąć ma jako zupełny przeżytek pojęcie narodu.
naród ma zupełnie zniknąć, jeżeli ma być, to jaki? Narodem co najwyżej może być grupa ludzi, którą łączy spoiwo, powiedziałbym, konstytucyjno-prawne. Ludzie, którzy przestrzegają zasad praw człowieka. Oto oni są narodem. Czyli narodem nie jest w żadnym wypadku spoiwo etniczne. Coraz mniej spoiwo kulturowe, a coraz bardziej tym spoiwem jednym jedynym mają być prawa człowieka. Ale też, co w związku z tym zanika, to, co wynika z poprzednich wypowiedzi, zanika państwo. W związku z tym zanika państwo. I tworzą się strefy, gdzie państwo de facto nie istnieje. Strefy bezprawia. Czy to są przedmieścia, czy to będzie niedaleko Kale, gdzie mamy tak zwaną dżunglę, gdzie jest około chyba już teraz 7 tysięcy ludzi mieszka. To jest po prostu strefa, gdzie już, której państwo nie kontroluje. Dlaczego? Bo jest to niemodne. We Francji, no, ostatnio to się może zmieniło, ale przez długi czas żołnierze służby czynnej, na przykład pracujący w sztabie generalnym, czy w akademii, tej, która jest w Paryżu przy krzyżu Eiffla, kiedy oni wychodzili na miasto, kiedy oni mieli wsiąść do metra, to przybierali się w stroje cywilne. Bo gdyby wyszli w mundurze do metra, to mogliby zostać znieważeni. Że o, proszę, to jest przykład reakcjonizmu. To jest reakcja, a B. Więc chodzili w cywilu do metra, żeby ich nie znieważono. Poza 14 lipca, kiedy jest defilada, no mówię, teraz to się jakby zmieniało. Więc, ale poza 14 lipca, gdzie ktoś pokazać, że jest wojskowy? A nie, to jest zacofanie, to jest reakcja. To jest reakcja, to jest ciemnoglu tego, którego mamy nie być. W związku z tym, oczywiście elementem tutaj staje się, co tego to powoduje? Powoduje to, że w społeczeństwie wytwarza się coś tak potocznie, może nieładnie można powiedzieć, ciepłe kluchy. Ciepłe kluchy. To tak naprawdę, jakie są punkty odniesienia? Co można, co nie można? Co jest dobre, co jest niedobre? Nie ma tych punktów. Tym czymś jest tylko i wyłącznie moja własna wola. A co się okazuje właśnie? Że młodzież w szczególności potrzebuje pewnego radykalizmu. Każdy z nas potrzebuje radykalizmu, nawet jeśli nie zawsze ma siłę pójść drogą radykalną, ale radykalizm pociąga. I co się okazuje, proszę Państwa? Islam po prostu staje się atrakcyjny. Tu powiedziano, że rzeczywiście jest tak, że to ludzie wywodzący się z imigracji, to prawda, że jeśli chodzi o zamachowców, to wszyscy ci, o których znamy, to są wywodzący się z imigracji. Ale co najbardziej jest przerażające, to że rosnąca liczba osób rdzennych mieszkańców Europy Zachodniej przyjmuje islam, bo ten ich pociąga, bo ten jest ciekawy, bo ten jest interesujący. Bo co mieliśmy do tej pory? Do tej pory rolę odgrywał Kościół, czy to, powtarzam, katolicki, czy protestancki. Ale co się okazuje? Z jednej strony Kościół jest atakowany na każdym kroku. W Europie Zachodniej się mówi o Kościele, to tylko i wyłącznie w tym kontekście, że jakiś ksiądz jest pedofilem. Tylko. I nic więcej. O Kościele mówi się tylko źle. Nie mówi się nic dobrze. Tu wspomniano miasto Lyon, nawet nie da jak w tym roku na wiosnę, była wielka nagonka na prymasa Francji, kardynała Filipa Barbarena, że on właśnie toleruje, że w jego diecezji, że byli księża, pedofile, że on ich nie gonił, że on ich nie... Że nikt nie eliminował, w związku z tym on powinien ponieść odpowiedzialność, powinien zrezygnować, czy podejść do dymisji, czy nie. Jeżeli się tylko mówi o Kościele, to tylko i wyłącznie w kontekście pedofilii. I oczywiście, jeśli chodzi o Polskę, mowa o Polsce, no oczywiście, arcybiskup Wesołowski z Dominikany, tylko to, nic więcej nie ma. No, zgodzę się, postać to okazała się postacią nikczemną, no, ale chociażby wśród samych biskupów mamy ponad 100. W związku z tym, szkoda, że o nim mówimy, a nie mówimy o innych biskupach. Więc właśnie. Więc z jednej strony Kościół jest atakowany, w związku z tym on traci ze swojej atrakcyjności. Ale z drugiej strony, i tu jeszcze bardziej będę może zuchwały, w moim przekonaniu, we Francji zwłaszcza, we Francji na pewno, może jeszcze w innych państwach, Kościół katolicki, i tu jest to trochę też element tego chcieliś ta tomata. Kościół katolicki w dużej mierze na własne życzenie ma to, co chciał. Kościół katolicki we Francji jest zupełnie inny niż Kościół katolicki w Polsce. Gdybym miał powiedzieć, też znowu już uogólniam, może mówię brzydko, może kogoś krzywdzę, ale moje wrażenie jest takie, że osoby, powiedziałbym, szczególnie uchodzące za liberalne i niektóre kontrowersyjne w Kościele katolickim w Polsce, to był rdzeń Kościoła francuskiego. Kościół francuski zrozumiał Sobór Watykański II, bo tu jest ten moment bardzo ważny, 50 lat temu, kiedy ten sobór się kończył, to
uznał, że aby być bliżej społeczeństwa, należy zerwać całkowicie z sakrum. Sakrum nas od społeczeństwa dla. Księża powinni zdjąć sutanny, siostry powinny zdjąć habity, powinny zdjąć welony, będą bliżej ludzi. A msza święta powinna być taką formą takiej właśnie wspólnego pikniku. I tak oto, jak teraz może troszkę to uspokoimy, ale jeszcze w latach 70. było to normalne, że msza święta, no to ludzie się dzieli. To, że jest ksiądz, to się poznało, że nagle ktoś podnosi rękę, to jest ksiądz, prawda? Jakaś krążył jakiś koszyczek z bagietką, prawda? To była ta komunia. Po tej mszy to tak ten koszyk się na kominek, tak? Na parapet, na najświętszy sakrament, a niech żeby się nableżał. I tam jest. Ja sam byłem, na jednym mszy co byłem, to był sam, w samej Albie oczywiście bez ornatu, bez stuły nawet, w jakichś japonkach wylazł. A raz byłem w takim mszy, fakt to była niedziela w tygodniu i to była taka tam, zebrało się jakieś 5-6 starszych pań i ja gdzieś tam. Ksiądz był w kurce dżinsowej, w dżinsach, siedział i w dżinsach, w kurce dżinsowej, tak oto wszyscy na siedząco, tak odprawia nam szał. To przepraszam bardzo, co tu ma być atrakcyjnego? I teraz możemy zrozumieć, to trochę może jest mała dygresja, ale wydaje mi się cenna, dlaczego w ogóle we Francji, a w Polsce nie, dlaczego we Francji powie się lefebryzm? Dlaczego jest tak silny nurt tradycjonalistyczny? Jego Szwajcarii. Dlatego, że no, arcybiskup Lefebvre był Francuzem, on poszedł Szwajcarii. Arcybiskup Lefebvre był Francuzem, tak chciałem to podkreślić, natomiast znalazł schronienie w ikon Szwajcarii, zgadzam się. Otóż w Polsce prymas Wyszyński, prowadzący reformy soborowe, nie usunął tego, co jest, wydaje się, bardzo cenne, mianowicie sakrum. To, że jest adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa, że msze święte są odprawiane przyzwoicie. I to, wydaje się, jest we wszystkich naszych parafiach, tak to raczej się wydaje. Natomiast pierwszą rzeczą, która uderza, jest to, że nabożeństwa w organizacji są po prostu nudne. I stąd też tu miałem nie mówić o tym, co robię do zdjęcia, ale jeśli jestem zaangażowany w kurze parafialnym, jestem jego współzałożycielem, to dlatego, że ja doskonale wiem, czym się kończy sytuacja, kiedy msze są robione byle jak. Msze są robione ładnie, ale chór jest jeszcze jakimś dodatkiem, który można czynić ładniejszą, cenniejszą, bardziej atrakcyjną. Bo jeżeli jest msza nudna, to po prostu ludzie będą przychodzić. To też jest element, który ma być dla ludzi atrakcyjny, swoim pięknem, swoją urodą, swoją wrażliwością. Dlatego jest bardzo ważne, żeby dobrze przygotowani kapłani, żeby nabożeństwo było po prostu atrakcyjne. One w Europie Zachodniej nie są. A więc pierwszy mój, jakby pierwsza myśl, będę jeszcze dwie dużo krótsze. Pierwsza myśl jest taka, że w dużej mierze obecna sytuacja jest rezultatem własnego życzenia elit Europy Zachodniej, w tym również elit kościołów. Kościół ma w dużej mierze to sam chciał. Pozbawienie przez to siły społecznej. Tak, jeszcze dokończę dwie krótkie myśli jeszcze chciałbym. Myśl druga. Otóż jeśli dochodzi do zamachu, jeśli dochodzi do sytuacji takiej, powiedziałbym, no, zupełnego rozdziału, jakiegoś rozłamu między poszczególnymi grupami społecznymi czy grupami, powiedziałbym, wyznaniowymi w Europie Zachodniej, to też w dużej mierze dlatego, że dla przedstawicieli imigracji, dla ludzi wychodzących się z krajów muzułmańskich, w znaczącym stopniu nie stworzono realnej perspektywy integracji. Dla wielu z nich tej realnej perspektywy integracji nie ma. Co to są za ludzie? To są ludzie, którzy oni przyjeżdżali w latach 60., zwłaszcza w Europie Zachodniej, bo brakowało wtedy rąk do pracy. Przyjeżdżali skąd? Do Niemiec przyjeżdżali z Turcji, zaś do Francji przyjeżdżali głównie z Algierii i z Maroka. Trochę mniej z Tunezji. I tak dalej. Jeszcze z innych państw, oczywiście Czarna Afryka, Daleki Wschód, to jest jeszcze co innego. Wtedy ci ludzie pracowali przeważnie jako robotnicy niewykwalifikowani. W fabrykach, zwłaszcza w fabrykach, produkcja samochodów i tak dalej. Dla tych ludzi, dla pierwszego pokolenia, przyjazd do Europy Zachodniej był osiągnięciem szczęścia, bo oni wiedzieli doskonale, co się działo w ich ojczystych krajach, w ich ojczystych wsiach, gdzie nie było ani prądu, ani wody, więc dla nich ta praca, nawet jako zwykłego montera na linii produkcyjnej, już było jakimś awansem, było już czymś wystarczającym. I oni byli zadowoleni. Co się stało w międzyczasie? W międzyczasie zmienił się zupełnie model gospodarczy. W związku z otwartymi granicami między poszczególnymi państwami, w chwili obecnej dużo taniej jest sprowadzić jakiś towar z Chin i tu go sprzedać, niż go montować na miejscu. W związku z tym zniknęła bardzo duża część miejsc pracy dla ludzi ze średnim i niskim wykształceniem. Ludzie z bardzo dobrym wykształceniem, inżynierowie, to znajdą miejsce pracy. I tak, taka perspektywa jest. Ale dla ludzi średnio i słabo wykwalifikowanych
to tych miejsc pracy po prostu nie ma. A teraz jeszcze jak Polska weszła do Unii Europejskiej, no to jeszcze mniej pobieramy te miejsca pracy, prawda? W związku z tym, to jest jeden element. Drugi element, elita, powiedziałbym, polityczna, intelektualna, jest tak ściśle zamknięta, to jest po prostu, mamy do czynienia wręcz z reprodukcją wprost. Synowie ministrów, prefektów, burmistrzów stają się tak samo, zajmują ich miejsce, natomiast dostęp do tej elity, ludzi spoza tego środowiska jest bardzo trudny. Jak to jest? To jest pytanie bardzo bezczelne politycznie, ale ja je zadaję. Jak to jest, że jadąc w Paryżu w metrze jest 90% ciemnoskóry, a w sali plenarnej Zgromadzenia Narodowego jest raptem kilka procent ciemnoskórych, a i ci ciemnoskórzy to są swobodnie deputowani z terytoriów zamorskich, czyli ludzie, którzy już tam 400 lat są Francuzami, więc jakby oni Francuzami są. Nie ma zatem przełożenia. Ci ludzie nie mają dostępu często do elity. I ja tych ludzi mogę zrozumieć, że oni są już trzecie pokolenie, oni się urodzili w tym państwie, oni poza tym państwem nic innego nie znają, a z drugiej strony to państwo nie daje im takich perspektyw, jakie oni może by chcieli. A jednocześnie jest cały czas system socjalny, który sprawia, że na różnego rodzaju zasiłkach oni sobie mogą żyć i w sumie sytuacja patowa. Sposobem byłoby więc znalezienie roboty dla tych ludzi. No ale tu z kolei trzeba by zmienić model gospodarczy, a to jest w przypadku zwłaszcza Francji trudne do zrealizowania. Bo integracja przez pracę, przez zatrudnienie, przez to, że ludzie mogli pracować i zarabiać, na pewno dla sporej części z tych ludzi byłaby rozwiązana. I wreszcie myśl ostatnia. Świat islamu, we Francji zwłaszcza, jest bardzo niejednorodny. To nie jest tak, że ci muzułmanie to jest jakiś jeden monolit. Ci ludzie wywodzą się z różnych państw. I oni na swoją więź ze swoimi ojczyznami, nawet jeśli tam się nawet nigdy nie urodzili, nawet jeśli już są we Francji urodzeni, oni tę więź jakąś mają i czują. W przypadku Francji to są szczególnie dwa państwa. To jest Algieria i Maroko. I to jest bardzo ważne o tyle, że te dwa państwa, Algieria i Maroko, są ze sobą w stanie, powiedziałbym, rywalizacji, jeśli nie nawet jakiejś cichej, zimnej wojny. Te państwa się bardzo nie lubią, ze sobą rywalizują w Afryce Zachodniej czy w Czarnej Afryce. I w związku z tym też państwa te instrumentalizują swoje mniejszości narodowe, swoje diaspory we Francji czy w Belgii tak samo, po to, aby właśnie też destabilizować sytuację i ugrywać korzyści polityczne dla siebie. Jeszcze czymś innym są muzułmanie wywodzący się z Turcji. Są wywodzący się z Turcji, którzy są obecni, zwłaszcza na wschodzie Francji. W związku z tym, na co chcę zwrócić uwagę, to, że nie ma jednego islamu. Islamów jest dużo w Europie Zachodniej. Jest teraz bardzo dużo ludzi, którzy radykalizują się przez internet. Radykalizują się poprzez różnego rodzaju wysłanników sponsorowanych przez określone państwa w Europie, określone państwa na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim. W związku z tym też i tu jest społeczność, w której jak gdyby ugrywają swojego różnego rodzaju interesy znaczące państwa świata muzułmańskiego. I świat muzułmański jest też bardzo podzielony. Nie tylko, że szyici i sunnici, ale wobec wśród samych sunnitów też mamy właśnie te poszczególne państwa, które wcale się niekoniecznie lubią. Jordańczycy nie lubią się z Palestyńczykami, Syria lubi się średnio z Jordanią, Egipt też ma wątpliwości z funkcją Palestyńczyków, Maroko i Algieria, to jest w ogóle Magreb, czyli w ogóle dla ludzi z Egiptu, Maroko, Algieria to są jacyś wieśniacy, z tymi nie warto rozmawiać, więc oni między sobą jeszcze są bardzo skłóceni. Jak gdyby to powoduje, że trudno jest znaleźć jak gdyby jednego interlokutora, że wobec tego, dobra, tworzymy jakieś przedstawicielstwo wszystkich muzułmanów z Francji, czy muzułmanów z Niemiec i z nimi rozmawiamy. Dobra, czego chcecie, dogadajcie się. Nie można tego zrobić, ponieważ ci ludzie nie są w stanie skontrolować tej całej grupy, ponieważ jest coraz większa liczba osób. Znaczy ta różnorodność i ta możliwość jakby radykalizowania się przez internet ludzi zewsząd, Pakistan, Afganistan, zewsząd może płynąć przekaz na to społeczeństwo zupełnie zgubione, społeczeństwo zupełnie pozbawione punktów odniesienia, społeczeństwo, gdzie wszystko można robić, gdzie jak gdyby wartości nie ma żadnych, gdzie jest totalna praca w celu. W związku z powyższym bardzo trudne wydaje się w najbliższej kolejności, w najbliższej przyszłości jakieś zapanowanie nad tą sytuacją i zaprowadzenie jakiegoś dialogu z jakimś partnerem, bo ten partner jest wielogłowy. I sama myśl ostatnio jako wniosek. Tak jak powiedziałem, w Polsce ludność muzułmańska jest bardzo nieliczna, nawet gdyby ona się pojawiła, to taka liczna na pewno nie będzie i takich możliwości nie wydaje się, żeby miała, więc nie to w Polsce wydaje się z problemem. Ale co w Polsce też może być przyczyną nieszczęść, to jest to, czy my w Polsce też chcemy wszystko demontować.
czy chcemy mieć dalej demontaż tradycji, wartości, chociażby czegoś takiego właśnie jak płeć, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo, czy to wszystko chcemy zdemontować, bo w naszym przypadku może problemem nie będzie islamizm, może w naszym przypadku problem nie będzie to, że będą chodziły dziewczyny tam w burkach, burkinach, nikabach, co sobie chcemy, ale może będzie problem jakiś inny, że na te, zupełnie taką powiedziałbym, na te ciepłe kluchy wejdzie coś innego, które nas ujarzmi, zdominuje i to wtedy. Więc wydaje mi się, problemem jest to, jak my pracujemy nad samymi sobą, nad naszym własnym kręgosłupem. Tu jest dla nas zadanie, niezależnie od tego, czy przyjmiemy tych imigrantów, czy ich nie przyjmiemy. Dziękuję. Profesor, rozumiem, że zgodnie z programem możemy przejść do pytań. Zgłaszają się przynajmniej 4 osoby, ale ja pozwolę sobie pierwszy zadać pytanie. Do pana policjologa generalnie wchodzę. Jeśli pani profesor zechce odpowiedzieć, to również proszę. Mianowicie w Europie mieliśmy ten przypadek Kosowa, polepszy Serbii, która dzisiaj z Serbią i z prawosławiem nie ma już chyba nic wspólnego. Czy grozi nam kalifat do Europy, ale jeśli tak, to bardzo proszę. Może więcej pytań nie powiedzieliśmy. Może jeszcze jedno pytanie. Może kilka tych pytań. Ja mam pytanie. Może ktoś mu poproszę. Dziękuję. Ja mam do pana doktora takie pytanie. Pan doktor scharakteryzował Europę, a nie widzi przy czym, że Stany Zjednoczone zdestabilizowały przez ostatnie 20 lat świat. Że ta hetakomba, najazd obcej cywilizacji, to jest wynikiem globalny Stany Zjednoczone. I tak wszystkie elity polskie, pan doktor się próbował prześlizgnąć, wszyscy tak potakujemy, te Stany Zjednoczone są najlepsze. I jeszcze nas próbują wplątać w wojnę z Rosją, że Polska stanęła na czele krucjaty antyrosyjskiej. To jest jakaś aberracja. Ja tego nie rozumiem. I proszę mi wyjaśnić, jaka będzie polityka polska wobec Bliskiego Wschodu, bo przecież te ludy powinny tam pozostać, im trzeba umożliwić pracę, spojrzenie kultury na bazie, którą ma, stanowisk pracy, a nie im coś obiecywać w Europie. Przecież każdy naród europejski przez 1600 czy 1500-2000 wypracował tą swoją cywilizację chrześcijańską. I to jest w tej chwili największe zagrożenie, że Stany Zjednoczone, w myśl tego, co pan doktor tak powiedział, wspólną ideologię konstytucyjną, nie traktują państw narodowych obiektywnie. Państwa narodowe, w myśl polityki Stanów Zjednoczonych, elit europejskich przestają obecnie istnieć. Stany Zjednoczone otworzyły furtkę islamowską w Kosowie, burząc Serbię i otworzyły bramę pierwszą islamu do Europy. Następnie zburzyły północną Afrykę i mamy oto owoce. A co dalej będzie? No cóż, zobaczymy. Dajmy szansę odpowiedzieć. Może więcej. Tak, jeszcze. Bo to bardzo pani profesor, bo nie chcę monopolizować. Są dwa pytania. Poprosimy o krótsze pytania, ale dłuższe odpowiedzi. Stanisław Kiecyk, był radny tej ziemi, tej gminy. Teraz mieszkam w Starych Babicach i właśnie chciałem przynieść pewne doświadczenie ze Starych Babic. Kontrowersyjnie w stosunku do pańskiej wypowiedzi, jednej tylko. Ze wszystkimi się zgadzam, z ocenami się zgadzam. I nawet nie będę miał za złe, że pan z braku możliwości nie poszedł jeszcze na uzupełnienie tych swoich wypowiedzi, chociażby w sprawie roli Stanów Zjednoczonych w tym grzechu świata. Właśnie ja Bogu usprawiedliwam pana, bo czas nas ogranicza. Ale o co chodzi? Nie zgadzam się tylko z jednym stwierdzeniem, że islam nie stanowi dla Polski żadnego zagrożenia. Ja właśnie podam, że stanowi. Taki indywidualny. Otóż działkę dalej od mojej działki kupił działkę Arab, islamczyk z krwi kości. Zobowiązał się wobec byłej właścicielki,
że jak na tej sąsiedniej działce będzie się pani budowała, która kupiła działkę, to on jej pozwoli przeciągnąć do drogi media, a więc przyłącza kanalizacyjne, wodne, elektryczne. On powiedział, tak, dla Polaka tak, to jest coś. Ale na niego nie okazało się. Kiedy pani już zaczęła budować, to on powiedział, proszę pani, wyrażę zgodę, jak pani ma da mi 10 tysięcy. Odpowiedziała, no trudno się mówi, podobno obiecywał pan za darmo, to ja się zgadzam, idziemy do notariusza. Bo te prawa trzeba notarialnie zawrzeć. U notariusza ten pan oświadczył, że się pomylił. Uważa, że to więcej jest warte. 20 tysięcy. No ta pani nie była na takie tu przygotowana i stwierdziła, że nie po polsku. Nie może się dogadać, tak się w ogóle nie robi. Przecież to była umowa już sobie, obiecaliśmy coś. No i oczywiście zaprosiła sąsiadów, żeby jej pomogli. Ja jej pomogłem, przez własną działkę pozwoliłem z drugim sąsiadem, nie żądając żadnej za to gratyfikacji. I tym się różni islam, nawet w wydaniu indywidualnym. Proszę zwrócić uwagę, jakie on zakłócenia wprowadził w naszej dobrze rozumiejącej, funkcjonującej małej wspólnocie. Bo my sąsiedzi chodzimy do kościoła, bo my sąsiedzi uczymy jednakowo dzieci, bo my sąsiedzi spotykamy się kilka razy do roku, witamy wiosnę, witamy lato, mamy spotkania wspólne, a ten wszystko mu się nie podoba. To jest. Co to znaczy, gdybyśmy teraz sobie takich islamczyków zafundowali 10 tysięcy, jak Platforma nam zobowiązała się. Proszę zwrócić uwagę, że rozłożenie ich nawet do kilku tysięcy miejscowości zaobmuskuje już niebezpiecznymi takimi wystąpieniami. A oni potrafią być bardzo niebezpieczni. Oni mają odwagę być bezczelni w oczy. W Stambule moją koleżankę oszukał na 100 dolarów. Kiedy pytałem się, przecież przed chwilą widziałem, jak portmonetkę zgubiła Tureczka jakaś tam i on chodził jak pies i szukał po całym swoim sklepie, czyli czasami w jego sklepie nie zostawiła. Ja się pytam, to naszą Polkę pan oszukał na 100 dolarów, a tej nie chce pan do tej był pan prawie, był pan pies. Okej. On mówi, jest różnica. Ona jest Turczynką, ja muszę wobec niej być bardzo odpowiedzialny, a Polkę można oszukać, bo wy jesteście z innej wiary. Stąd właśnie tylko to chciałem powiedzieć, że niebezpieczeństwo ze strony islamu, wyraźnie mówię islamu, tu pani profesor ukrywa, że nie atakujmy religię, ale ona jest bazą tej etyki, tej moralności, z którą się sprzeciwiamy. Dziękuję. Może jednak bardzo proszę, panie profesorze, jak chcecie odnieść to. Proszę. Ja to bym powiedziała tylko tyle, że problem nie leży w tym, że islam zagraża, tylko w tym, czy my umiemy się obchodzić z zachowaniami, które są nam obce kulturowo. Bo jak widać, społeczność, z którą pan ma do czynienia na co dzień, poradziła sobie z tym bardzo dobrze. To jest również nauczka dla tego człowieka, bo jeśli on będzie teraz czegoś chciał, to można go potraktować dwojako. Albo tak jak on chciał potraktować tę grupę, albo pokazać mu, zobacz, u nas się postępuje w ten sposób. Jeśli chcesz, żebyśmy ciebie tak traktowali, to naucz się tego. I ja mówiłam o tym, że religia jako taka właściwie nie powinna być przedmiotem dyskusji, bo z czym dyskutować? Z tym, co ludzie wierzą, to nie tędy droga. My jako Europejczycy nie mamy narzędzi takich, które pozwoliłyby na integrację właśnie w sensie mentalnym. Musisz zrozumieć, że zasady, któreśmy przyjęły, pozwoliły nam te 2000 lat przetrwać. Chcesz w tym uczestniczyć, w czymś, co jest trwałe i dobre, to się dostosuj. Jeżeli i my musimy powiedzieć, jak się dostosowywać.
a nie czekać. Tu jest problem. My, dlatego zapytałam, czy my jesteśmy przygotowani, bo to my musimy mieć jakieś metody. Ci ludzie, którzy do nas przyjechali, tak, mieli jedno. Zapłacić przemytnikom, przyjechać w wielkiej masie, a teraz wy coś zróbcie z nami. Więc zadawanie pytania o to, jacy oni są i co oni nam zrobią, to jest pytanie nieskuteczne. My mamy sobie zadawać pytanie, co my z tym mamy zrobić. To nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na bardzo istotną myśl, która była tutaj w Pana wypowiedzi. Skąd się biorą radykalizmy? Ano z rozmycia wartości. Ktoś zaproponuje nawet coś głupiego, ale pachnie to jakąś siłą, możliwością opanowania terytorium, podporządkowania sobie innych ludzi. To bywa bardzo złe, bardzo głupie, ale to się ludziom podoba, bo mają za mało wymagań. Jeżeli Kościół jest słaby, wymagań nie stawia. Jeżeli policja jest tylko znienawidzona i nieskuteczna, to się jej nie szanuje. Policjant powie, masz coś zrobić, a właśnie nie zrobi. Prawda? Z anarchii też rodzi się radykalizm, taki albo inny. Prawda? I to, co się musi zrobić, to zlikwidowanie takie, to co Pan mówił, ciepłe pluski. Tak, to jest po prostu rozmycie wartości, osłabienie ważnych instytucji, powiedzenie, że rodzina nic nie ma do gadania w wychowywaniu dzieci. Właśnie musi mieć. Wtedy te dzieci będą silne. Jeśli nie będzie miała, to będzie tak jak dzisiaj. Szkoły mają rekordy we frekwencji w poradniach zdrowia psychicznego. Szkoła ma poziom, ale nie merytoryczny, tak? Ale nie wychowuje. Dzieci są zestresowane. Nie ma oparcia w rodzinie, no to wędrujemy do poradni psychologicznej. To znaczy jakaś instytucja zawiodła, jest słaba, lekceważymy ją. Inna się znajdzie, która powie, wiesz, ja ci powiem, kiedy ty będziesz silny. Chodź, poćwiczymy w krzakach z karabinu. Przecież to jest to. Jeszcze, żeby tam mieć dokończyć, tu jeszcze w samej Francji, tu już tak woli uzupełnienia, elementem też jest to, że wśród elity, zwłaszcza francuskie, ale nie tylko, że oprócz 5-7 ilu tam chcemy milionów muzułmanów, to jeszcze tak się zdarzyło z rządzeniem historii, że we Francji mieszka bardzo wielu Żydów. To jest około 500 tysięcy ludzi, bardzo obecnych w elicie, więc jeszcze ten jest argument. O, a zobacz, a nie masz pracy? Bo tu są właśnie owacy tutaj i to jest wszystko ich wina, więc jeszcze ich będziemy tutaj niszczyć. Do tego wątku tu właśnie, z którym się w pełni zgadzam, też chciałem wrócić na końcu do odpowiedzi. Pytanie było o Kosowo. Kosowo jest kreaturą Stanów Zjednoczonych. To była wola amerykańska. To jest to, żeby stwierdzić, że Puczek A, który było czymś w rodzaju jaką mafią miejscową, że to nie jest mafia, tylko że to jest partyzantka walcząca o niepodległość i tak dalej. Ale znowuż, czy było, że destabilizacja, że USA, więcej powiem, a my to gdzie? Na nas tam nie było? W Iraku? Nie weszliśmy do Iraku przypadkiem? Czy to Irak i później od tego zaczęło się państwo islamskie? Tylko że ja się chciałbym zapytać szanownych panów, to znaczy, że co? To znaczy, że z drugiej strony mamy aniołka pod tytułem Władimira Władimirowicza. To znaczy, że co? Że w związku z tym jednak trzeba było być pod parasolem moskiewskim? No bo takie jest pytanie. Albo jesteś pod parasolem moskiewskim, albo amerykańskim. Innego nie ma. To co? To wracamy? To Inka, Zagonci, wszystko to nie mieli racji, bo trzeba było iść pod Moskala? No niestety, dlaczego zostało Kosowo zrobione? Kosowo zostało zrobione po to, żeby osłabić Serbię, a Serbia to był kraj maksymalnie prorosyjski. Więc chodziło o to, żeby wykurzyć Rosję z Bałkanu. I to się administracji Billa Clintona udało. Właśnie się z tym nie zgadzam. I pytanie, czy to jest słusznie, czy nie, tu możemy dyskutować. Oczywiście, tu możemy dyskutować, czy to było zasadne, czy niezasadne. Ale rezultat jest taki, że na Bałkanach Rosji nie ma. Tego samego nie udało się zrobić w Ukrainie, tego samego nie udało się zrobić w Białorusi, udało się w Rosji zachować przyczółki, w Gruzji nawet postawić republik separatystycznych. Więc tu wchodzimy w inny temat, że USA grają brudno, ono tak się gra. I teraz pytanie, jak jest nasza racja stanu i jakby gdzie my się chcemy umiejscowić.
No niestety, USA to nie jest dobry wujek. W Ameryce Południowej przecież USA jest tym samym, co dla nas jest Rosja. No z tym, że my mamy taką historię. Wydaje się, że jesteśmy tu po tej stronie, a nie innej. Ja osobiście uważam, że alternatywy dla nas, dla porosła amerykańskiego nie ma. Ale to jest mój prywatny pogląd, być może nie mam racji. Nie, tu się nie chce się upierać. Jaki jest polska polityka z Bliskiego Wschodu? No jak do tej pory to było wycofanie się z Bliskiego Wschodu Polski, zwłaszcza poprzedniego ministra spraw zagranicznych, tam jeszcze poprzedniego, to raczej było wycofanie się stamtąd. Ja myślę, że Polska nie jest tam jakby problemem, jakby, ponieważ Polska nie ma dużej mniejszości w swoim państwie. Natomiast jak się wydaje, tak jak i w wielu miejscach, poza w ogóle Unią Europejską, jest wiele obszarów pozostawionych odłogiem. Afryka, Ameryka Łacińska, gdzie w ogóle Polska jest znowuż musi dopiero być obecna. Gdzie po prostu jej nie ma. Więc to jest to pytanie. Tak, USA utworzyło państwo Kosowo. To co, to się odwraca pod USA? No właśnie, to jest to cały nasz błąd. Teraz, co do wypowiedzi pana Stanisława Piecyka, jeśli dobrze zapamiętałem, to ja nie wiem. Znaczy, to tu trochę, może troszkę żartobliwie spróbuję się odpowiedzieć. Powiedziałem na początku, że wielokrotnie mi tutaj, jeśli były jakieś pomysły wyprowadzkie, zawsze wiem, że nie, mowy nie ma, z zielonej się nie wyniosę. To jak tak pana słucham, to może jednak dokonam weryfikacji swoich poglądów, to może tego tych bawić się przeniosę, bo ja mam wrażenie, że albo jest w ogóle jakiś raj na ziemi, który pan mówi, albo myśmy nie oglądali Pawlaka i Gargula, albo no, ja się bardzo cieszę, że bardzo tak optymistycznie i pięknie i ciepło pan opisuje swą małą społeczność i na pewno tak jest. Ale dostanie pan zaproszenie. Przepraszam, dziękuję. Ale pytanie jest takie, czy aby na pewno my tak jesteśmy Polakowi przyjacielem zawsze? A przepraszam, a to mało jest wśród rdzennych Polaków to, że ktoś sobie podkłada świnie, że nie da mu się tam przepuścić, nie wiem, z wodociągiem, czy z kanalizacją, czy z czymś, czy muzułmanin zgoda, ale jakby aż wśród Polaków nie ma takich przypadków, więc jakby ta argumentacja jest dla mnie bardzo optymistyczna. Jeżeli tak jest, to się bardzo cieszę, to niech cała Polska będzie tak jak Babice. No to będzie bardzo pięknie, ale mam niestety też obawę, że Polakowi często wilkiem. Polakowi często wilkiem w różnych sprawach. A tak przy okazji ja bym się chciał zapytać, a jak wygląda wasze sąsiedztwo ze Świadkami Jehowy, którzy tam mają bardzo duży tutaj budynek? Czy to jest sąsiedztwo w innych sprawach? A to jest pytanie może w kuluarach. Nawiedzają, ale grzecznie może dziękuję. Że islam dla Polski nie jest zagrożeniem, pan twierdzi. Być może i jest, ale wydaje się, że skala jest dużo mniejsza. Poza tym w moim przekonaniu jak gdyby zagrożenie mogło być dużo większe, a nawet jeśli nie, to sądzę, że to na czym się powinniśmy skoncentrować, jakby to jest jakby tam mój przekaz podstawowy, to problemem nie jest to, że my tych muzułmanów nie wpuścimy. Że jak nie wpuścimy, to będzie dobrze, będzie mi spokój. Tylko to właśnie to, z czym się w pełni z panią profesor zgadzam, co my sobą reprezentujemy. Jeżeli my nie mamy kręgosłupa, to nawet jak tych muzułmanów nie wpuścimy, to jakiś inny problem się pojawi. I tu właśnie z tym kręgosłupem chciałem podać też taki przykład. Korsyka. Mówimy o Francji, a Korsyka. Jaka taka część Francji? Jest taka wyspa na Morzu Śródziemnym. To jest Francja, ale już troszkę inna. Dlaczego? Bo tam to rozmycie tak bardzo nie nastąpiło. Tak dalece nie nastąpiło. Te ciepłe kruchy tam nie są takie ciepłe. One są jednak dużo bardziej stanowcze. I co się... Jest? Trochę jest. Nie, znaczy z Magrebu. Maroko, Algieria są. Ale właśnie. Przykład w zeszłym roku w grudniu. Noc bożonarodzeniowa. 24 na 25 grudnia. Grupa muzułmanów wzywa straż pożarną, czyli no, to jeszcze w ta noc, prawda? Noc bożonarodzeniowa. Wzywa straż pożarną do pożaru. Co się okazuje, była to pułapka, nie było żadnego pożaru, to oni ich sprowokowali, w taką zasadzkę ich wciągnęli, żeby tych strażaków na nich napaść i żeby ich pobić. Co zrobiła miejscowa ludność? Coś na kontynencie francuskim nie do pomyślenia, na kontynencie nie do pomyślenia, a na Korsyce tak. Miejscowa ludność, jak się o tym dowiedziała, wzniesiła taki jakby spontaniczny odruch protestu polegający na tym, że wtargnęli do miejscowego meczetu, zdemolowali go, krzycząc głośno, jesteśmy u siebie. Jesteśmy u siebie. I profanowali szereg innych meczetów, na klamce meczetu wieszali, odcięli chyba głowę świni czy głowę dzika i powiesili na klamce meczetu, co dla islamu jest największą z możliwych profanacji. Co chcę przez to powiedzieć? Czy to, że my mamy teraz iść prawda do poszczególnych meczetów i wieszać? Nie, nie o to mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że i to jak gdyby, może tego nie powiedziałem w pierwszej części wypowiedzi, że w momencie, gdy przychodzi cudzoziemiec, obojętnie jak on by nie był,
i przychodzi do nas i mówimy, słuchaj, okej, mile cię witamy, ale u nas są takie reguły. I tych reguł przestrzegamy. I już był tego pewny. Bo jak nie, to będziesz miał problem. I wtedy będziemy dużo pewniejsi, bo będziemy mieli ten kręgosłup. Ci, co będą przyjeżdżać, a będą przyjeżdżać, chociażby z przyczyn czysto ekonomicznych, jeżeli się będziemy rozwijać, to oni będą wiedzieli, że tu są takie reguły i że za naruszenie tych reguł może być problem. W USA się naruszy, jak naruszy prawo, ta policja się nie patyczkuje. I tam wiadomo, że są takie reguły. Więc to chcę właśnie powiedzieć. Musimy być jednoznacznie przekonani co do tego, co u nas wolno, co u nas nie wolno i tego się trzymamy. Wszystkich, obojętnie, rdzenny, nierdzenny, przyjezdny, nieprzyjezdny. I wtedy egzekwujemy. I od samego początku reguły są jasne. A jeśli reguły nie ma i jest rób ta, co chce, tak, to oni po prostu, jak gdyby nieograniczeni przez nikogo, sami się mogą po prostu rozpaść się i teraz nie ma nadmiernej kontroli. Tu jest problem. A nie to, że my powiemy na granicy, nie, nie wpuszczamy i koniec. I cudzoziemców żadnych ma nie być. To jest nierealne na dłuższą metę. Oczywiście kwestia imigrantów, to jest inna decyzja, ale nawet jeśli byśmy nie przyjmowali imigrantów, nie przyjmowalibyśmy uchodźców, to na pewno im Polska będzie bogatsza, to na pewno tym więcej będzie emigrantów ekonomicznych, którzy będą chcieli do nas przyjechać, tak jak myśmy też kiedyś jeździli. Ale im trzeba powiedzieć, dobra, fajnie, tu są takie reguły. Naruszasz reguły? Natychmiastowa reakcja. Natychmiastowa. A tego w Europie zapewne nie ma. A w Ameryce jakoś jest. I Ameryka jakoś działa. Dobrze, Pani Radunka. Setka. Dziewczyna z Serbii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nazywam się Radunka Cwejić. Jestem teraz obywatelem Polski. Jestem doktorem nauk o zdrowiu. Ale jestem zaciekawiona wszystkim, co prowadzi się do debaty o islamie, ponieważ pochodzę z kraju, który mocno oberwał. Dzięki naiwności, o której tutaj widzę i słyszę na przykład, że dzisiaj również ma miejsce. Jaka to jest naiwność? Zgadzam się z panem doktorem, ponieważ się spóźniłam i przepraszam za to, jak pani profesor wygadała, że brak naszych wartości, a nie tylko ich brak, pewna obluda, bym powiedziała, w demonstracji pewnych wartości doprowadziła do radykalizacji islamu. Druga rzecz, którą pan doktor, z którą się nie zgadzam, a przemilczał, to jest niebywały, naturalny przyrost muzułmanów na świecie, których w dniu dzisiejszym jest znacząco więcej niż katolików. Powiedzmy to sobie szczerze. Przytoczę te przykłady na przykładzie na przykład kraju, z którego się wywodzę. Na Kosowie przyrost naturalny wynosił 4,1. Nie ma takiego obszaru na kuli ziemskiej, korzystali z dobrobitu, kiedyś Jugosławii, wszystkie dawania socjalne, wszystko, byli beneficjentami wszystkich naszych naiwnego podejścia. Uważam, że przetwarzanie naszych wartości do islamu, który głęboko wie, że jest religią mocno obludną. I powiem, dlaczego tak twierdzę. Twierdzę z prostego względu, proszę zauważyć, jak są interpretowane rzeczy z Koranu. To teraz na przykład jest, ponieważ bicie kobiety i tak dalej, to trzeba go jakoś tam inaczej zinterpretować, to było niewłaściwe tłumaczenie czy czegoś takiego. To jest jedna wielka obluda. I myślę, uważam, że na przykład naszym wielkim również naiwnością jest wierzyć, że my doprowadzimy do tego, żeby ich zintegrować. O jakiej integracji mówimy? Ja mówię prosto, że w francuskim rządzie siedzi drugie lub trzecie pokolenie tych oto emigrantów, o których pan doktor mówił. I co to doprowadziło? Czy to coś dało? Nie. Jeśli chodzi o penetrację struktury menedżerskiej, jak najbardziej. Ponieważ pracuję w przemyśle farmaceutycznym i bardzo dużo z nich jak najbardziej używa po prostu i jest na wysokich stanowiskach, co nie oznacza, że zmienia swoją kulturę, swój tryb życia i swoje jakieś wartości. Także uważam, że to jest bardzo naiwna próba zmieniania. Oni zmieniają nas tak naprawdę. W dużych dzielnicach nie można nawet wchodzić. Pomimo tego Wielka Brytania miała trochę inne podejście. Także też zrobiła dużo dla integracji, ale brali tylko i wyłącznie edukacji i różne inne dobrobity socjalne, a zachowania po prostu pozostały takie, jakie były. Jednocześnie nawiązał pan do tego, że tam w islamie nie ma czegoś takiego jak takiej szerszej organizacji i że nie można prowadzić tego dialogu. Dzięki Bogu, że tego nie ma. Bo gdyby było, to dopiero po prostu przed nami jest, bym powiedziała, ogromne niebezpieczeństwo. Co nie oznacza, że ono się nie tworzy. Trzeba pamiętać, że Musri
byli z braci muzułmańskich, prezydent Egiptu, na swoje ostatnie, jedno z ostatnich posiedzeń zaprosił wszystkich prezydentów kraju muzułmańskich, włącznie z Indonezją. Także muszę powiedzieć, że ta integracja nie jest dla nas po prostu niczym korzystnym i że próba zintegrowania ich do naszej społeczności na pewno nic nie daje. Jednocześnie absolutnie się z Panem zgadzam co do amerykańskiej obłudy, interwencji, która też pomogła radykalizacji islamu, dlatego że tym ludziom zrobiliśmy też piekło życia, popierając różnego rodzaju inicjatywy, najazdy i po prostu robienie z pewnych reżimów, w szczególności takich diabelskich, bym powiedziała, postaci, co jest niezgodnie z prawdą, bo jeśli po prostu zobaczymy, że nadal największy przyjaciel to jest, jak on się tam nazywa, z Riyadu i tak dalej, z Arabii Saudyjskiej. Gdzie, tak, gdzie po prostu kobiety są kamenowane za tamto i omanto i tak dalej. To jest największy przyjaciel Stanów Zjednoczonych. O jakich wartościach mówimy? Jest po prostu to jedna wielka obłuda. I ja myślę, że po prostu powinniśmy dla siebie, dla jego kraju również jakieś swoje wartości we wszystkim szanować. Również w ocenie sytuacji międzynarodowej, braniu udziału tam, gdzie na przykład naprawdę nie mamy wielkich interesów. Bo wiara tylko i wyłącznie, że obronią nas Amerykanie i NATO, muszę powiedzieć, że jest bardzo naiwna. Już widzę tą rzeszę pedali z zachodu, jak przyjeżdżają do nas i nas bronią po prostu przed najazdą z Rosją. I jeśli chodzi o Kosowo, to absolutnie się nie zgadzam, że Amerykanie to zrobiły, dlatego że trzeba było jakoś, że my im tam wybitnie przeszkadzałyśmy. Bo cały konflikt na Balkanach, proszę pamiętać, w jakich okresie w ogóle został sprowokowany. W okresie słabnięcia roli NATO generalnie, tak? I trzeba było tam gdzieś na peryferii w ogóle Europy, niezagrożone wielkie gospodarki, bo nie pod nosem Niemców czy Francuzów, zainstalować konflikt. I na plecach naszego konfliktu i tak naprawdę mamy rewitalizację tej organizacji, która tak naprawdę żadnemu krajowi większe poczucie bezpieczeństwa nie wierzę, że nosi, ale nosi ogromne korzyści i zyski dla przede wszystkim, bym powiedziała, handlarzy broni i w ogóle przemysł zbrojeniowy. I banków, tak jest, ma pan rację. Także i sprowadzanie czegoś takiego do wyboru pomiędzy Amerykanami i Rosjanami uważam, że nie jest właściwe, dlatego że każdy naród powinien mieć własną linię, własny osób. I również chcę powiedzieć, że w Polsce na przykład w świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński odwiedzał Serbię jako jedyny tak naprawdę mąż Stanów Europejskich, czego w ogóle media tutaj nigdy nie odnotowały. Mało zapraszał prezydenta Serbii, czyli miał jakąś odwagę cywilną i własne wartości i własny punkt widzenia na pewne bym powiedziała, wydarzenia. Także ja myślę, że do wszystkiego musimy się odnosić. Proszę nie wierzyć, że my zmienimy kogokolwiek, kto jest wyznania muzułmańskiego. Jest to mission impossible, tak jak powiedziałam. 10, 15, 20 dzieci po prostu rodziły tam. Za nic nigdy nie płaciły, a w końcu nam jeszcze zafundowały najgorsze obelgi nawet. Nawet bym powiedziała, proszę czytać, są książki o tym, jak są tworzone filmy o pseudoatakach, pseudorzeźni Serbów, a do dnia dzisiejszego w Belgradzie są bez przerwy demonstracji matek, których nigdy u swoich dzieci nie znalazły. Także, no tak wygląda cała prawda. Proszę Państwa, za chwilę Stefan Janikowy zaszukiła naszą obecność. Pani poseł prosto z Sejmu, pani Ewa Tomaszewicz. Gorąco i serdecznie witam. Iście Tomaszewska, przepraszam. Stefan Śmiskowski. Chciałem nawiązać do tego wątku, który wypływał z przesłania. Niestety musiał wcześniej wyjść ksiądz Prałat Maj.
jakby skąd to się tak nagle wzięło. Ten, przepraszam, nie przeszkadzam panu. Nie, nie, nie przeszkadzam panu. Ten, nie jest to tak do końca wewnętrzny i zewnętrzny dżihad. To nie jest tak, że idą jakieś impulsy, tylko które docierają z jakichś organizacji typu rozkaz. Nie jest to tak, że ten młody człowiek w drugim czy trzecim pokoleniu utożsamia się z tymi organizacjami, w związku z czym podłącza pod siebie plecak wypełniony materiałami wybuchowymi. Tutaj też jakby inni szatani grzebią. To nie tylko Amerykanie. Ja chcę przypomnieć, że pan doktor na pewno o tym doskonale pamięta, ale wszyscy mogą się to doczytać. Rosja Sowiecka ledwo się opierzyła, właściwie nie opierzyła się po przegranej wojnie w 20 roku, a już w 22 i w 23 grzebała na Bliskim Wschodzie, już nawiązała kontakt z wahabitami, którzy nie uznawali żadnej technologii, ani żadnej myśli zachodniej poza technologią wojskową. I tam już bolszewicy nawiązywali kontakt, już dotarli do Maroka, w którym była w tym czasie jakaś rebelia. Rebelia, gdzie jeden z tych neobolszewików, notabene Polak, był jednym z dowódców wojskowych tej rebelii. Zwróćmy uwagę, że te masy, te tłumy, które tak przepychały się przez Bałkany i docierały do Węgier, ale częściowo też przez Ukrainę i Rosję wcześniej, to przez tak zwane, bez zgody tak zwanego poważnego, a w tym wypadku Rosja jest państwem poważnym. Państwa bez akceptacji Rosjan by nie przeszły. Więc tu ta sprawa jest jakby wielowątkowa. To nie jest tak, że to wypływa z ich zamiarów. Różni im pomagają. Poza tym chcę powiedzieć, że odnieść się do tego, co pan doktor powiedział, że oni nie są dla nas zagrożeniem. No oczywiście, że w tym wymiarze nie są zagrożeniem. I w trochę większym już mogą być zagrożeniem. Zaręczam panu, że 2-3 rodziny na obszarze 2 gmin już sieją niepokój. 2-3 rodziny na obszarze 2-3 gmin, gdzie zamieszkuje powiedzmy te 20 tysięcy osób, już są na co dzień widoczne. To pytanie, co robić, bo rozumiem, to jest jakby najcenniejsze. No właśnie pytanie, praca nad szkołą. Ja chcę przypomnieć taką rzecz, że mój prywatny pogląd jest taki, że bardzo dużo szkody uczyniła reforma szkoły, likwidacja ośmioletniej podstawówki i stworzenie szkoły podstawowej i gimnazjum. A kto to zrobił? Przepraszam, czy nie AWS? No właśnie. Bezpartyjny blok współpracy z rządem, ja jestem. Ja się nie tłumaczę za AWS. W związku z powyższym, nie jest to aluzja oczywiście do pana w żadnym wypadku, ale do stwierdzenia tego, że to prawicowy rząd w 1997 roku przegłosował tęże reformę. Od samego początku mi się ona nie podobała. Ja to jako nauczyciel akademicki widziałem natychmiast. W sensie, gdy tylko pojawił się pierwszy rocznik z nową maturą, poziom spadł drastycznie. I od samego początku jakby jestem za przywróceniem ośmioletniej podstawówki. No ale znowuż pytanie jest inne. No pytanie, czy w naszej parafii chcemy w związku z tym tych zawirowań, bo wiemy, że szkoła społeczna, która jest u nas, stanowi istotne źródło dochodu do funkcjonowania naszej parafii. Znak zapytania. Uważam, że no nie wiem, podpadnę pewnie proboszczowi, ale ośmioletnia podstawówka jest z punktu widzenia racji stanu czymś naprawdę ważnym. Ja kończę ośmioletnią podstawówkę, uważam, że to było dobre. Ludzie po gimnazjum z nową maturą, przede wszystkim jest problem może inny. Ośmioletnia, nie ośmioletnia. Problem stał się taki, że przestaną stawiać wymagania. Należy zacząć stawiać wymagania w szkole. I to ja, jeśli mam problem z studentami, to dlatego, że ja stawiam im wymagania. I spotykam się często z odpowiedziami, kiedy proszę studenta, żeby coś wymienił, podał, to odpowiedź za moich czasów nie do pomyślenia. Odpowiedź. Pan mnie stresuje. Pytanie było takie. Jak nazywa się, bo jeszcze żyje, ostatni przywódca Związku Radzieckiego, który tym zasłynął, że wprowadził pierestrojkę? Odpowiedź. Pan mnie stresuje. Co zacząć stawiać wymagania. Nawet myślę, jak będzie ta 6+3, nie wiesz, po zastępach gimnazjum, ale zacząć stawiać wymagania. Wydaje mi się, tu się chyba wszyscy zgodzimy. Co do pani wypowiedzi.
naturalny przyrost muzułmanów, tu jeszcze inny byłby wątek i się zgadzam, z tym wątkiem się zgadzam w pełni. Z czym się nie zgadzam, to rola USA, to od razu chcę powiedzieć. Natomiast co do całej reszty się w dużej mierze zgadzam. Co do obłudy, fałszu, mogę się zgodzić. Pytanie jest takie, jak wyglądają w Europie Zachodniej programy socjalne. Z jednej strony, jeżeli chcieliśmy dobrej zmiany, chcieliśmy w Polsce, bo jednak więcej programów socjalnych, bo ich nie było, bo były za małe, chcieliśmy 500+, tak, ale z drugiej strony, czy nie powinny być jakiegoś umiaru? W Europie Zachodniej wydaje się, że problemem w dużej mierze jest to, że ci ludzie korzystają z programów socjalnych i dzięki temu żyją. I dzięki temu, że jednym z nich na przykład jest to, że jeżeli jest jakiś cudzoziemiec, jakiś nielegalny migrant, który udało się dostać do danego kraju i jakoś swój pobyt zalegalizować, to on ma prawo później ściągnąć swoją rodzinę. I w ten sposób jakby naturalnie powiększa się ta liczba ludzi. Więc tu trzeba zadać sobie pytanie, ja nie udzielam odpowiedzi, ale wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś poważnej refleksji nad tym, jak powinna wyglądać polityka społeczna i polityka socjalna, jako węższe pojęcie. Jak powinien wyglądać dostęp do świadczeń? Tu trzeba to bardzo poważnie rozważyć, bo w dużej mierze ten przyrost naturalny wynika z tego, że korzystają oni z różnego rodzaju świadczeń, po prostu. I po II wojnie światowej mieliśmy 200 tysięcy Albańczyków na Kosowie, teraz ich jest 1 700 000. Tych, których zdążyły jeszcze jakoś tam zapisać, tak, jak ile ich faktycznie... Co natomiast się, jeśli chodzi o obecność muzułmanów w rządzie francuskim, proszę się, że tak powiem, bardzo często są to albo figuranci w rządzie, mówię, jeśli chodzi o ministrów, nie mówię w biznesie, ale w rządzie albo często są to figuranci, albo często są to osoby zaprzedane, należące do masonerii i tak dalej, tego rządku kontrolować się nie chcę. Co do poparcia dla krajów, dla Arabii Saudyjskiej? No, Arabia Saudyjska ma ropę naftową i nawet jeśli cena baryłki nie jest taka jak parę lat temu, to dla Stanów Zjednoczonych Arabia Saudyjska jest zawsze ważna, bo Arabia Saudyjska ma 25% zasobów ropy naftowej na świecie i koniec. I to jest brutalna rzeczywistość. Czołowy eksporter terroryzmu. Zgoda. No ale na tym jest świat, taki świat ułożony. Świat nie jest ładny, świat nie jest westernem, gdzie są dobrzy i źli. Nie jest tak niestety. Teraz, co do bezpieczeństwa Polski, kategorycznie się nie zgadzam z tym, że Polska może zbudować swoje bezpieczeństwo bez NATO i Stanów Zjednoczonych. Absolutnie nie. Gdyby Ukraina była w NATO, nie miałaby Krymu, nie miałaby Donbasu, a ponieważ nie była, bo nie chciała, to teraz mi się z tym problem buje. Panie doktorze, niestety, Ukraina skończę. Ideologię faszystowskiego państwa. Niestety, sytuacja taka jest, a nie inna. Możemy mieć wiele zastrzeżeń do USA. Mogliśmy mieć i do George'a Busha, i teraz do Barack Obamy. A co będzie do Donald Trump? Aha, wtedy dopiero przed nami się pojawia cała tutaj rzecz ciekawa. Ale w chwili obecnej innej gwarancji bezpieczeństwa dla Polski niż USA nie ma. Nie ma. Pomysł, że my sami będziemy, że to już sami to mieliśmy najpiękniejszy moment z polityki, jak widzę, dystansu mieliśmy 17 września 1939 roku. Sami nigdy więcej. Ja w to nie idę. Trudno mi się powiadać co do samego funkcjonowania Serbii. Z niesmakiem. Pamiętam marzec 1999 roku, kiedy były naloty na Belgrad. Pamiętam, że ja sam wtedy bardzo mi się to nie podobało. Ja byłem później parę lat temu w Belgradzie i widziałem miejsca, które są zbombardowane i mi się to bardzo nie podobało. Ale z drugiej strony, przepraszam, nie podoba mi się też Milošević. Nie podoba mi się taki człowiek jak Šešelj. Też mi się nie podoba. W związku z tym był pewien wybór polityczny. Już w przypadku, powtarzam raz jeszcze, chodziło o to, że Serbia była krajem prorosyjskim, chodziło o to, żeby Serbię osłabić i tak zrobiono. W ten sposób wymyślono Kosowo, po prostu. A czy teraz wymyślono Ukrainę, żeby osłabić. Panie Jugosławii. A wcześniej jeszcze Abchazja, podjęła sytuacja w Gruzji. Przepraszam, bombardowania natowskie były bez żadnych podstaw prawnych, nawet bez statutu wewnętrznego NATO. Sześć miesięcy po naszych bombardowaniach na szczycie w Waszyngtonie zmieniono statut i pozwolono, że może interweniować poza granicami kraju. Pamiętam, bardzo 99. patrzyłem z niesmakiem. Jest wolno, jak się komuś ktoś nie podoba, kto jest lokalny władzy czy czegoś takiego, robić naloty i kogoś eliminować. Stany użyły broni uranowej po raz pierwszy. Bo więcej było, tam jeszcze była kwestia, że zbombardowali chińską ambasadę w Belgradzie, no cała była kwestia. A to jest jakby temat. Znaczy, co do wypowiedzi tu ostatniej tu pana Stefana, że no, kiedy są dwie, trzy rodziny, to już jest problem. Być może tak, ale się te wszystkie wypowiedzi
chyba co do jednego się zgadzamy. Czy przyjmiemy tych ludzi, czy nie przyjmiemy? Czy oni będą przyjeżdżali, czy nie będą przyjeżdżali? Bo jeszcze raz powtarzam, nawet jeśli nie będzie jakiejś, powiedzmy, na siłę, no to prędzej czy później ktoś przyjedzie, bo jeżeli tu u nas będzie lepiej, to na pewno ktoś przyjdzie. Pytanie jest inne. No, tu chyba wszyscy się zgadzamy. Co my sobą reprezentujemy, żeby ci ludzie wiedzieli, co tu będzie, jak tu przyjadą? Bo nie, będą dwie rodziny, czy trzy rodziny, czy 6 tysięcy. Tak jak użył pan zdania, Rosja to państwo poważne. Poważne w sensie egzekwowania. Pan mnie nie zrozumiał, panie doktorze. A to może właśnie chciałem. W sensie egzekwowania, nie. Tak. A teraz co do bolszewików. W latach 20. To jeszcze to już taki mały trend, przepraszam, tu jak już przyzwyczajenie akurat z wypadków z historii powszechnej. W latach 20. to było inni bolszewicy, a w latach 30. inni bolszewicy. W latach 20. to są lata, kiedy jeszcze coś nie powiedziałem, a Trocki. Kiedy jeszcze jest takie może przekonanie, że uda się stworzyć komunizm światowy. Tak, zwycięstwo Stalina nad Trockim to nie jest tylko zwycięstwo osoby jednej nad osobą drugą, ale jest też zwycięstwo opcji, która polega na tym, że budujemy komunizm czy bolszewizm w jednym państwie i de facto zwycięstwo Stalina oznacza powrót do, jakby zakamuflowany w komunizmie, ale de facto powrót do wizji Rosji jako wielkiego imperium. Myślę, że polityki zagranicznej Stalina nie powstydziłaby się Katarzyna II albo Piotr I i tak dalej. I Putin. A więc, no czy Putin, o którym wprost o tym mówił. W związku z tym, że w latach 20. coś robili bolszewicy, może i tak, ale oni jakby pierwsi zostali zlikwidowani przez Stalina, który zupełnie inaczej to postrzegał, a ten właśnie Stalin, to jest bardzo ciekawe, dlaczego w 1946 roku nie pomógł komunistom w Grecji? Przymógł spokojnie ustawić komunizm w Grecji, bo komuniści w Grecji byli bardzo silni. On powiedział, że nie, dlatego że Grecja to jest państwo wyspiarsko, powiedziałbym morskie, trzeba mieć po to, żeby to kontrolować. Nie pozwolił. Nakazał wręcz Ticie, aby nie udzielał wsparcia komunistom greckim i komunizm w Grecji upadł. Przecież armia radziecka wkraczała na teren Iranu, wycofała się z niego, powiedział, że nie, tam nie idziemy. Tam, gdzie on Stalin, przy całej jego obrzydliwości, jaką był kanalią, Stalin jest przede wszystkim geopolityk. I patrz na mapę. Dokąd mogę, to tutaj nie mogę. Tu, gdzie mogę, włażę i robię co swoje. Tak jak w Polsce. Tu, gdzie nie mogę, nie włażę. Więc w tym względzie się mogę zgodzić, że jest tu zamysł geopolityczny. Mamy takie uwarunkowanie geopolityczne, jakie mamy. Mamy Rosję, która ktoś powie, że Putin, prawda, że on to będzie wiedział, kiedy się zatrzyma. A co jeśli dzisiaj w nocy Putin dostanie zawału i w jego miejsce będzie ktoś inny, nieprzewidywalny. Jest taki na przykład... Żyrynowski to nie przejdzie, natomiast jest zapewne byłby Szojgu. Natomiast jest taki klient, bo ten Dmitrij Rogozin. I był taki Dmitrij Rogozin, który był kiedyś ambasadorem Rosji przy NATO. Gdyby ktoś taki został, z polskiej perspektywy innego wariantu jak budowa bezpieczeństwa na relacji z USA nie ma. Nie ma. Pytanie teraz drugie, czy w związku z tym chcemy iść znowu do Iraku, znowu do Afganistanu, czy innych krytyków? A to już jest zupełnie inna sprawa. Tylko że z tego, co ja pamiętam, i ten argument po latach do mnie dociera, acz też niechętnie, że myśmy weszli do Iraku, tam argument był po to, że tam będzie tania ropa, że będziemy mieli kontrakty, że będziemy jeździli bez wiz do USA, nic z tego nie wyszło, kontraktów nie ma, ropa tania nie jest, wizy są. Natomiast argument, jaki był tam wtedy, i który do mnie może dotrzeć, że w jaki sposób myśmy się uwiarygadniali jako sojusznik, że skoro myśmy się zaangażowali wtedy, to teraz my mamy oczekiwania wobec USA. I tym czymś na przykład jest baza w Redzikowie, albo tym czymś będzie obecność wojsk natowskich w Polsce i nie tylko, w Polsce i na Bałtyckich. Tu ten argument do mnie może dotrzeć. I po prostu tak jest. A że jest to wszystko brzydkie i nieładne, no to tak działa. Ja powtórzę jednak pytanie, panie doktorze, nie ucieknie pan od tego pytania i pani profesor również. Czy znacie wypowiedzi naszych naukowców? Ja nie znam Koranu, ale wypowiadają się poważni ludzie, w poważnych wypowiedziach w telewizji, mówiący, że każdy muzułmanin ma obowiązek postępować zgodnie z nauką Koranu. I tam jest wersety czytali, tłumacząc jednoznacznie, że dopóki jesteśmy w małej ilości, zachowywać się grzecznie. Jak nas będzie więcej, zwiększajcie wymagania. Zwiększajcie wymagania i rozszerzajcie wpływ naszej religii. To jest powiedziane. Nie, ale niech pan nie mówi nam, że islam nie jest źródłem tych nieszczęść. Ani pani profesor, niech nie tłumaczy islamu, że kultura, różnorodne zachowanie wcale nie są wynikiem należności do grupy religijnej. Nieprawda. Nasza kultura wywodzi się z chrześcijańskich korzeni i jest źródłem postępu w Europie. Natomiast ich
Kultura wywodzi się z islamu w prostej linii. Wszystkie zachowania są określone przez Koran. Dlatego islam jest niebezpieczny. I nie wolno, bo to już należy do zachowań tak zwanej przyzwoitości politycznej. Unikanie sformułowania, że islam jest w porządku, to jest to samo, co... Proszę mnie nie panie doktorze, to jest to samo, co w latach komunizmu. Ja pamiętam, bo jestem stary Solidarów, ja siedziałem za wolność i za demokrację. I proszę pana, wmawiano nam socjalizm, tak? Wypaczenia nie. No to później było. To teraz to samo. Ironia pan na słucho. Islam, ale wypaczenia islamu nie. Ale proszę, a to jest immanent. Przepraszam, nikt z nas nie jest, nie praktykuje poprawności politycznej i nikt nie powiedział, że w islamie nie ma niebezpieczeństw, tylko że z religią dyskutować nie możemy, bo to jest ich religia i my w dogmatykę po prostu nie możemy interweniować. Więc nie zajmujmy się religią, tylko zachowaniami, czyli tym, co z tej religii wynika. Bo do tego mamy prawo. Jeżeli komuś, nie wiem, czy dobrze zostałam zrozumiana, kiedy mówiłam o równowadze między etyką troski a etyką wspólnoty. Ja się mogę troszczyć o członka swojej wspólnoty, jeżeli on jest członkiem mojej wspólnoty. A więc tę wspólnotę budował, coś dla niej zrobił, ponosił jakieś ciężary, podejmował się jakichś wysiłków, wywiązywał się z różnych rzeczy. Wtedy mogę mu pomóc. Jeżeli człowiek jest w sytuacji jakiegoś nieszczęścia, to ja w odruchu przyzwoitości mogę mu pomóc, ale nie znaczy, że mam go adoptować, bo on wcale nie chce być moim dzieckiem. I to są różne odcinki działań. Jeżeli dajemy prawa socjalne ludziom, którzy nie budowali dobrobytu, to warto się zastanowić, czy nie jest to jakimś błędem. Prawda? Bo jeżeli spojrzymy na to z perspektywy ilościowej, to wygląda to na rozdawnictwo albo naiwność, która polega na tym, że ktoś mnie okrada, a ja mówię, ja mam ten obowiązek pozwolić, żeby mnie ktoś okradł. I to są zupełnie różne rzeczy. Tak, ja myślę, że... A z poprawnością polityczną to akurat walczę w swoich publikacjach, więc proszę mi nie mówić. Troszkę nas pan tutaj dotknął nas pan tym argumentem i to było bardzo nieprzyjemne. Myślę, że ludzie bardzo zadziałał z tego. Więc nie. Które jest największe muzułmańskie państwo świata? Indonezja. W związku z tym nie 260 milionów, już ponad ćwierć miliarda teraz. Pakistan 160 milionów, w Indiach jest miliard ponad mieszkańców, w tym ponad 100 milionów muzułmanów, tyle samo co w Pakistanie. Ale nie mają miliarda. I Indie? Oczywiście, że tak. Ponad miliard. Już Chiny z 1,5 miliarda, trzeba uznać, że w tych państwach spora część jest ludzi nieliczona w ogóle, to jest gdzieś tam. Więc islam, trzeba uwzględnić, mieści się w bardzo wielu kręgach kulturowych. Czymś zupełnie innym jest islam w północnej Nigerii, w krajach tak zwanego Sahelu, czym innym jest w Magrebie, czym innym jest w Wschodzie, czym innym właśnie w Azji Południowo-Wschodniej. Więc to są islamy zupełnie różne. Przypisywanie czegoś wprost, że islam to wynika z islamu, no może i tak, no to jak spojrzymy na okresy średniowiecza, to zobaczymy, że w średniowieczu w Europie na przykład miasta w ogóle nie istniały, była to cywilizacja typu wiejska, a w tym czasie miasta były w islamie. Damaszek, Bagdad, no tam była właśnie matematyka, algebra, medycyna, astronomia, w związku z tym czepianie się jak gdyby wątku ścisłego z religią, jak mi się wydaje, po pierwsze do niczego nas nie prowadzi. Po drugie, nie pozwala nam uwzględnić bogactwa świata islamskiego. Myślę, że to, co nas interesuje i co na tym się powinniśmy skoncentrować, i co się chyba wszyscy zgadzamy, to jest zobaczyć, jakiego rodzaju problemy zachowania. Jeżeli te zachowania nam nie odpowiadają, w związku z tym zadajmy sobie pytanie i ja też to pytanie stawiam. Co z tym zrobić? To, co właśnie pani zwróciła uwagę, no właśnie to, co z tym zrobić? Czy on jest islam, czy nie islam? Co z tym zrobić? Jeżeli się tak boimy o imigrantów, to znaczy, czemu? To na inny temat to byłaby dyskusja. Jaka jest największa mniejszość u nas imigrancka? Ukraińcy zgoda. A dlaczego nie mówią o Wietnamczykach?
Tu jest dużo więcej Wietnamczyków w Polsce niż muzułmanów. I co? Oni nie są dla nas problemem. A my nie wiemy, co oni robią, gdzie oni żyją, jak wygląda ten ich świat. Także oni żyją w swoim gronie. Ale przecież ich jest dużo. Ale panie doktorze, Wietnamczycy mają całkowicie inną ideologię w stosunku do państwa, którą zamieszkują. Wietnamczycy mają zdanie takie. Jeżeli pracujesz, mieszkasz, jest w gnieździe tego państwa. Więc i to jest ich ideologia. I to myślę, że na tym możemy chyba zakończyć. Mianowicie, co zrobić? I to jest dla nas, dla wszystkich chyba tutaj jakieś pytanie. Cóż my wszyscy... Nie wierzyć, że nie są zaklamani. Cóż my możemy uczynić? Po pierwsze, to jest pytanie, to co pani wypowiedź nie wpuszczę. Jaka powinna być nasza polityka imigracyjna jako państwa? To jest znak zapytania na poważną dyskusję. I to nie tylko, że nie wpuszczę, ale kogo nie wpuszczę? Wszystkich i nikogo? Nie. No właśnie, więc to znak zapytania. A druga rzecz, wydaje mi się, która... Myślę, że państwo... Moje przekonanie jest takie, że my tak będziemy patrzeć na tych muzułmanów i tak tu będziemy się nie wpuszczać, a jednocześnie na nas zagrożeniem jest to, że my się staniemy ciepłymi kuchami, i zagrożenie nie przyjdzie od islamu, a przyjdzie z boku od czegoś innego. Nie wiem, co to będzie. Ale coś tu się pojawia. Coś, co wykorzysta tutaj istniejące. W związku z powyższym, ja bym proponował, chciałbym na tym naprawdę skończyć, jeśli możemy. To ta myśl chyba, co do której się większości zgodziliśmy. Co Rory Szuchewicz 7 zeszłego roku? Można poprosić, bo już jest dużo jesteś. Sądzę, że podstawowe zadanie pracy domowej, którą wszyscy powinniśmy odrobić, to jest to, jaką my widzimy przyszłość naszej własnej tożsamości. Jak my ją widzimy, jak chcemy ją budować, jak chcemy ją wzmacniać, jak chcemy jej bronić. Tu jest największe dla nas wyzwanie i to jest coś, na czym powinniśmy się skupić. A nie twierdzę, że musimy wpuszczyć, ja tego nie powiedziałem. Ale myślę, że nawet jeśli byśmy ich nie wpuścili, a w środku na co będziemy pracowali, to my sami tutaj we własnym sosie możemy tutaj się dużo sobie więcej krzywdy zrobić. Bardzo powolutku zbliżamy się do końca. Na koniec jeszcze, no nie wiem, trzy panie zabiorą głos. Pani Ewa Tomaszewska jako pierwsza, potem pani radna Teresa i na koniec... Tylko podaj mikrofon. Będzie głos w dyskusji, tylko takie dwie uwagi dotyczące wypowiedzi pana doktora. Otóż w połowie lat 90., kiedy pracowaliśmy nad przygotowaniem do ratyfikacji Europejskiej Karty Socjalnej, rozważany był również artykuł dotyczący przyjmowania imigrantów. I muszę powiedzieć, że przy zdecydowanym stanowisku Solidarności artykuł ten nie został przyjęty. Artykuł ten zawierał zapisy, które właśnie mówiły o prawie do łączenia rodzin, czyli do przyjmowania członków rodzin kogoś, kto się już osiedlił i o zobowiązaniu do zapewnienia tym osobom pracy i dachu nad głową. Uważaliśmy, że nie wolno jest przyjmować zapisów, które będą dyskryminacyjne wobec ludności polskiej, bo w takim wypadku po prostu, jeżeli nie jesteśmy w stanie o państwo polskie zapewnić każdemu, który tego potrzebuje, każdemu Polakowi dachu nad głową, mieszkania, prawa do mieszkania, dostępu do mieszkania, jeżeli nie jesteśmy w stanie każdemu zapewnić pracy, nie możemy się zobowiązywać, że działania takie będziemy czynić wobec przybyszów. Jeśli chodzi o kwestię sprowadzania rodzin, problem jaki wynikł, to problem definicji rodziny. Otóż my mamy definicję rodziny zawartą w Konstytucji i ta definicja różni się często od definicji rodziny w krajach, z których mogą do nas dotrzeć imigranci. W szczególności może tam być wielożeństwo, członkowie rodzin najbliższych mogą być według naszych praw spokrewnieni dość odlegle
i zapewnienie im wszystkim dachu nad głową, pracy, świadczeń może oznaczać bardzo zdecydowaną dyskryminację wobec obywateli polskich. I ten zapis nie został przyjęty, nie przy ratyfikacji Europejskiej Karty Socjalnej. Wiadomo, że ratyfikuje się określone pewną liczbę artykułów, pewną liczbę paragrafów. Czyli nie wszystkie. I te właśnie, o których mówię, nie zostały przyjęte. Wobec tego nie jesteśmy do tego zobowiązani. Europejska Karta Socjalna jest dokumentem Rady Europy, nie Unii Europejskiej, tylko Rady Europy, a więc znacznie szerszego ciała, którego zadaniem przede wszystkim jest nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka. I druga kwestia, która pewnie pana ucieszy. Dzisiaj właśnie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pani minister Zalewska przedstawiała program reformy systemu edukacji, czyli powrót do układu 8 plus 4, ewentualnie plus 5, jeśli chodzi o technikum, lub plus 3, jeśli chodzi o szkoły branżowe, miejsce zawodowe. A więc wracamy do tamtego systemu. Jest niezwykle ważna kwestia zachowania tożsamości. Myślę, że lepsza podstawa programowa właśnie przy podejmowanej reformie będzie szansą na poprawę działań edukacyjnych i wychowawczych. Jeśli chodzi o tą reformę podejmowaną przez AWS, ona miała na celu odcięcie, jakby dlatego powstawało gimnazjum, żeby starszą młodzież odciąć od młodszej, żeby nie przechodziło zjawisko fali do młodszych klas. I stąd było zastrzeżenie, że podstawówki mają być odrębnie, a gimnazja mogą być, jeżeli łączone w jednym budynku, to z liceami. Praktyka okazała się zupełnie inna i w tej chwili praktycznie połączone są gimnazja z podstawówkami, czyli nie spełnia się tego warunku, o który chodziło, a zarazem powoduje się, że liceum nie ma możliwości tworzenia takiego systemu kształcenia ogólnego, bo to są tylko 2 lata, drugi rok to jest przygotowanie do matury, więc praktycznie ten system jest rozbity i wobec tego mam nadzieję, że to rozwiązanie wprowadzane przez panią minister Zalewską dojdzie do skutku i że się je wprowadzi. Od przyszłego roku szkolnego zacznie być wprowadzane nie w sposób gwałtowny, tylko poprzez wygaszanie poszczególnych sposobów tak, docierania do matury, powiedzmy. Dziękuję bardzo. Oczywiście. W związku z tym, że właściwie większość tego czasu zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, a ja konkretyzuję pytanie, co robimy w Polsce, czy cokolwiek robimy, a jeśli coś robimy, to co konkretnie robimy, aby przeciwstawić się, aby były jakieś nasze działania, które sprawią, że siły islamskie czy muzułmańskie nie będą zagrożeniem dla Polski. Co na uczelniach? W jaki sposób przygotowuje się studentów, aby ten problem był rozwiązywany? Dziękuję. Tak, staram się. Dobrze, to ja bardzo króciutko to chciałem powiedzieć, że właściwie czy widać taki problem, który jakby w pewnym sensie ten konflikt cywilizacji, tak, islam, chrześcijaństwo, bo o tym mówimy tutaj, według pana powoduje pewien rodzaj kompromitacji religii jakby w ogóle. Znaczy ja często rozmawiałem z ludźmi, oni przyrównują islam radykalny, który jest terroryzmem,
z byłymi czasami chrześcijańskimi, kiedy też mieliśmy do czynienia no, z różnymi rzeczami, tak, niekoniecznie dobrymi. I w pewnym sensie tutaj religia jakby kompromituje się. Tak? I na ile w tym kontekście rozumieć postępowanie papieża, który moim zdaniem w pewien sposób robi ucieczkę do przodu, tak? Czyniąc czasami być może bardzo kontrowersyjne gesty w stronę islamu. To tyle. Dobrze. Jeszcze jedno było pytanie, już naprawdę proszę o zgadę. Bo jeszcze umówiłem się na spotkanie, dzisiaj bardzo Państwa przepraszam. Ostatnie pytanie. Ja chciałam bardzo króciutko podziękować Pani Poseł, że pięknie zebrała głos i wyjaśniła nam sprawę tej karty. Może mnie ją trzeba było wyjaśnić, a Państwo tutaj wiedzieli więcej, ale było to piękne. I chciałam wyrazić jakby taki niepokój z tej dyskusji, która przewijała. Pani profesor nam mówiła przepięknie o etyce i o wartościach i o ochronie społeczności. A pan doktor, jakby rozwijając w ogóle poszczególne wątki swojego wystąpienia, jakby chciał nas przygotować, że powinniśmy wszyscy powiedzieć tak, przyjąć, otworzyć się, bo i tak do nas przyjdą. I tak się zastanawiam. Czy możemy ich przyjąć? Czy to, jeszcze chwileczkę, może źle zrozumiałam, ale takie niepokojące były i tak przyjdą. Może to pierwsze pokolenie nam nie zagrozi, tylko te następne, prawda? I tak w ogóle, a co robimy? Podoba mi się program rządu, który mówi, prawda, pomagać, pomagać. Ale, a jeśli przyjmować, to przygotować się i ich wszystkich sprawdzić. Jak się powinien przygotować rząd, szanując te wszystkie wartości, o których tutaj Państwo żeście mówili. Jeśli Pana źle zrozumiałam, to chciałabym Pana źle zrozumieć, bo się mocno zaniepokoiłam. I tak sobie pomyślałam, jak ci studenci też tak są przygotowani, no właściwie i tak przyjdą, no to może ich powinniśmy przyjmować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może zacznę od końca. I będziemy w ten sposób. Pytania się często jakby pokrywają. Proszę Państwa, na zdrowy rozum. Jeśli my będziemy bogatszym społeczeństwem, jakoś tam w perspektywie 20, 30, 40 lat, to nie będziemy atrakcyjnym celem dla emigracji ekonomicznej? Obojętnie skąd by nie było, czy z Wietnamu, czy z Argentyny, czy skądkolwiek? W związku z powyższym powiem więcej, że i tak przyjdą. Już są i będą. Jak byliśmy krajem bardzo biednym, zacofanym, nie byliśmy atrakcyjni. Za Jaruzelem były puste półki, kto tu chciał przyjechać? A teraz po prostu będą ci ludzie przyjeżdżać. Po prostu będą. Oczywiście będzie to jakiś promil tego, co przyjedzie do Francji, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do USA. Zgoda, bo nie będziemy tak bogaci jak Kanada, USA czy inne państwa, czy nawet Izrael. USA nie wpuszcza islamistów. Jakoś tam część zawsze się przemknie. To przy takim potoku nie wiadomo, kto tam do końca będzie. Po prostu ci ludzie po prostu będą, bo będziemy bogaci i będą do nas przyjeżdżać. No tak to jest. Tak to jest. Więcej. Do krajów muzułmańskich w Zatoce Perskiej mieliśmy w naszej parafii ludzi z Kuwejtu, jakby Światowe Dni Młodzieży. Cóż oni powiadają? Na milion Kuwejczyków rdzennych jest 2 miliony imigrantów. Przeważnie z Indii, z Filipin, katolików, bo tam są pieniądze, tam przyjechali. Ludzie żądają, tam gdzie są pieniądze i tam pracują. Jak u nas będą pieniądze, będą przyjeżdżać. No, co ja mogę powiedzieć innego? A nie jest tak? W związku z powyższym pytanie jest takie, co robić? Dzieci pytanie w związku z tym, co robić? Pytanie, co robić? Co robimy tutaj? Po pierwsze, jacy my jesteśmy? Pytanie tutaj... Czy my będziemy silni? Co robimy? Czy to, mikrofon, czym Pan mówi, mikrofon, będą silne instytucje? Czy Polak będzie obywatelem? Będzie miał postawę obywatelską? Czy będzie się bawił w satanie? Już nie chcę przywoływać tego przykładu. Jeżeli się popracuje nad postawą obywatelską, to wtedy będziemy stanowić siłę. Od tego trzeba zacząć. Wtedy się nie trzeba będzie bać, że ktoś do nas przyjeżdża. Czy to robimy i jak robimy? Otóż na pytanie Taryski Śwideckiej. Myślę, że jeśli robimy, myślę, że każdy z nas stara się robić dużo. My akurat sam fakt, że Państwo tu przyszli, Państwo tu siedzą, świadczą, że jakieś zainteresowanie jest. Z Państwa strony. Pytanie jest takie, co zrobić, żeby nas było więcej w tych naszych, co robić? W naszym środowisku rodzinnym, w naszym środowisku przyjacielskim, rówieśniczym, w naszym miejscu pracy, w różnego rodzaju stowarzyszeniach, działamy, w organizacjach, zespołach parafialnych.
to wszędzie mamy coś do zrobienia. W moim przekonaniu czynili za mało. Moja diagnoza jako nauczyciela akademickiego jest taka, że na zajęcia chodzę z niechęcią. O ile kiedyś chodziłem z, powiedziałbym, niekiedy nawet ze strachem, bo było tak, że studenci byli lepiej niż ja przygotowani w wielu kwestiach. O tyle teraz, także jest niż demograficzny, plus jeszcze nowa matura, w chwili obecnej ja przychodzę z niechęcią. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, odpytywałem studentów, którzy próbują zaliczyć czwarty rok, prawda? Kiedy było powstanie styczniowe? Niemożliwe. Do widzenia. To zero. Po prostu niemożliwe. Do widzenia. Powstanie, kiedy było listopadowe? To jest poziom wiedzy. Ci ludzie nie wiedzą nic. Dlaczego? Powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, że nie stawia się dziś wymagań. Dziś wymogiem jest to, żeby człowiek robił to, co on chce. To jest to samo w kwestii Kościoła. Dlaczego w Europie Zachodniej ludzie się nie spowiadają? No bo nie ma grzechu. Nie ma czegoś takiego jak grzech. Robisz tylko to, co ty sobie życzysz. W związku z tym, że nie ma grzechu, skoro nie ma grzechu, nie musisz się spowiadać. Więc jeszcze raz powtarzam. Wyzwaniem, jakie tutaj nas czeka, cieszę się, że będzie ośmioletnia podstawówka, ale czy to rzeczywiście temu będzie wzrost wymagań stawionych uczniom? Wzrost wymagań stawionych komukolwiek? Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nie wolno nikomu stawiać żadnych wymagań, a jak się komuś wymagania postawi, o, pan mnie stresuje. To jest cały ten problem. To jest cały ten problem. O nie, kochanie, to nie jest tak łatwe. Co do pańskiego pytania, a jak mógłbym je odwrócić? A co z zapowiedzianą obecnością papieża w przyszłym roku na 500-lecie, w obchodach 500-lecie reformacji? To co, to Marcin Luther był fajny, czy też nie? Myślę, że papież Franciszek nas bardzo zaskakuje w wielu miejscach. Ja bym, myślę, że jeżeli już to, no, to jest na jakiś inny temat, na jakiś inny wieczór, ja bym chętnie uczestniczył, może nie po tej stronie stała, a po drugiej, bo to na pewno mądrzejsi ode mnie w te klocki, chociaż też coś tam bym miał do powiedzenia. Natomiast na pewno można powiedzieć tak, papież jest zupełnie inny galaktyk. Ameryka Łacińska jest inna galaktyka. I po prostu on wielu rzeczy nie rozumie. Nie rozumie te rzeczy, które dla nas są ważne, a może nie rozumie jego. I on na przykład na początku maja pozwolił, żeby delegacja rosyjska przyczepiała do sutanny wstążkę świętego Jerzego, która jest... Bojujący Chrystus z karabinem. No więc w związku z powyższym, no, co do papieża, nie chcę się wypowiadać, na pewno co możemy mieć tu, że jest to postać z innego. Panie doktorze, a teraz, przepraszam emocje, ja mam, to się Państwu do czegoś przyzna. Ja się zgodziłem, że o 21.10 wystąpię na żywo w pierwszym programie Polskiego Radia. Ja potrzebuję dojechać na ten Balej Niepodległości, więc jeśli Państwo pozwolą, ja przynajmniej ja chciałbym, jeśli Pan pozwoli, chciałbym opuścić, znaczy muszę niechętnie to opuścić Państwa. Ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem. Ja jestem stąd, ja tutaj mieszkam od zawsze. Co do kompromitacji religii, wydaje mi się, że nie z mojej strony. No, chyba ci, co Państwo mnie znają, to wiedzą, że zaangażowany raczej jestem. Mam taką nadzieję, że uda nam się też kontynuować dyskusję dalej, może na inny temat, może na ten sam. Bo jeszcze raz powtarzam, no, my mamy problem, nawet jeśli tych muzułmanów nie ma, to mamy ten problem. Kim my jesteśmy, jaki mamy pomysł na siebie sami? To jest pytanie. Na życie. Pomysł na siebie sami. I to życie. I tym optymistycznym. Dziękuję Państwu. Przepraszam, bo zmonopolizowałem. Przede wszystkim pani profesor, tutaj jako zdecydowanie wyższych stopni naukowych. Bardzo dziękuję za możliwość wspólnej debaty.